Dzień dobry. Dzień dobry, witamy bardzo ponownie. Serdecznie. Witamy zarówno nowych widzów, jak i tych, którzy są z nami regularnie od początku stycznia. Stałych naszych programooglądaczy. Oczywiście witamy w programie Kalorik Okazje. Drodzy Państwo, dzisiaj zaprezentujemy Wam, jak co niedziela przez cały styczeń, produkty firmy Kalorik. Dostępne w sklepie Kalorik. Chociaż oczywiście będzie dzisiaj mały wyjątek. Będzie dzisiaj mały wyjątek, od niego zaczniemy. Nowinka, coś świeżego. Dokładnie tak. Oczywiście wszystkie produkty będą dostępne dla Państwa w bardzo atrakcyjnych cenach, dużo tańszych, aniżeli regularnie dostępne. Tak jest. Co będzie szczegółowo, może powiemy po krótkiej prezentacji firmy. Zapraszamy. Od swego powstania w 1930 roku firma Kalorik tworzy innowacje w domowych sprzętach codziennego użytku. Wszystko to po to, by przedmioty, którymi się otaczamy, były piękne i pomysłowo funkcjonalne. W 2015 roku firma Kalorik została wyróżniona polskim godłem Dobra Marka. Wyróżnienie godłem Dobra Marka, jakość, zaufanie, renoma jest doskonałą formą podkreślenia statusu marki będącej liderem w swojej branży, potwierdza najwyższą jakość produktu lub usług, a także świadczy o zaufaniu odbiorców i renomie brandu. Marka Kalorik powstała w 1930 roku i od początku firma zajmuje się produkcją sprzętu gospodarstwa domowego. Jako jeden z pierwszych producentów Kalorik zaprojektował i wdrożył do produkcji elektryczny toster. W roku 2006 zadebiutowała na brukselskiej giełdzie papierów wartościowych. Od roku 2008 działa także na rynku amerykańskim. Uznanie dla produktów marki Kalorik potwierdzają liczne testy konsumenckie. Już od ponad 15 lat jesteśmy w Polsce i w krajach Europy Środkowej. Zapewniamy kompleksową obsługę doradczą, gwarancyjną i posprzedażową. Do tej pory profilem naszej działalności była sprzedaż hurtowa dla największych sklepów w kraju. Teraz chcemy zaprezentować nasze produkty bezpośrednio Państwu. Tylko w programie Kalorik Okazje prezentujemy Państwu produkty belgijskiej marki Kalorik na żywo. I tylko w czasie trwania naszego programu mają Państwo możliwość skorzystania ze specjalnych ofert i rabatów. Niektóre z prezentowanych u nas produktów są jeszcze niedostępne w sklepach w Polsce. Inne oferujemy Państwu w specjalnych, niższych cenach. Zapraszamy na prezentację kolejnego produktu. I witamy ponownie. Drodzy Państwo, cieszymy się, że jesteście z nami i mamy dla Was dzisiaj niespodziankę. Jako pierwszy mamy dla Was produkt, który jest partnerem firmy Kalorik. Znaczy, firma, która wyprodukowała ten produkt, jest partnerem firmy, firmy Kalorik. Są zaprzyjaźnieni. Jest to firma Berlinger House. I mamy dzisiaj dla Was nie jedną, a dwie rzeczy, ale w jednej cenie. Patelnia trójdzielna. Trójdzielna patelnia, dokładnie taka, z odłączaną rączką. I gratis noże do steków. Gratis noże do steków. Bardzo ostre, bardzo mocne ostrza z silikonową, wygodną rączką. Naprawdę fantastyczne ze stali nierdzewnej. Te noże otrzymacie całkowicie za darmo przy zakupie patelni trójdzielnej w cenie 139,99 zł. No, powiedzmy, że 140, o ten grosz się już nie targujmy. Oczywiście, jeśli wiecie, to fantastycznie, jeśli nie, to ja szybko poinformuję, że infolinia, pod którą należy do której należy dzwonić, żeby zamówić prezentowane przez nas produkty, jest darmową infolinią, czyli nie płacicie za połączenie i nie płacicie również za przesyłkę kurierską, którą zakupione przez Was w trakcie naszego programu produkty zostaną dostarczone. Czyli tak naprawdę macie nie jeden produkt gratis, a trzy, ponieważ płacicie tylko za patelnię, tak. Macie za darmo dwa noże do steków, macie za darmo połączenie i za darmo przesyłkę kurierską. Dobrze, drodzy Państwo, ja jestem zachwycona tą patelnią. Dlaczego? Ponieważ jest ona podzielona na trzy części. Zobaczcie. Na jednej patelni mogę przygotować trzy posiłki, trzy produkty, których smaki się nie połączą. Mogę na trzech rodzajach tłuszczu wykonać te potrawy jednocześnie. Ale co jest ważne, tak naprawdę tego tłuszczu mogę wykorzystać bardzo, bardzo mało. Oszczędzam czas, oszczędzam prąd, oszczędzam energię elektryczną, także naprawdę fajnie jest przygotowywać trzy produkty za jednym zamachem. Można równie dobrze jeden obiad od razu zrobić, bo na przykład w części do grillowania położyć, nie wiem, rybkę, mięsko, coś, co chcemy zgrillować.
A w pozostałych dwóch przegródkach na przykład możemy wrzucić warzywka, żeby się troszeczkę podsmażyły, a w trzecim, nie wiem, można podsmażyć sobie ziemniaczki. Nie wiem, czy wiesz, ale dodatkowo bardzo dużym atutem tej patelni jest odłączany silikonowy uchwyt. Proszę bardzo, dzięki temu mogę przygotować zapiekankę, którą później dokończę w piekarniku, ale też mogę wsadzić te patelnię do zmywarki czy też do lodówki. I rączka nie przeszkadza, dokładnie. Przecież tak. Jak często potrzebujemy rączkę w zmywarce? No nie zdarza się, potrzebujemy umyć główną, zasadniczą część patelni, a nie rączkę. No poza tym, wkładając patelnię z rączką do zmywarki, rączka zajmuje jakoś tak dziwnie miejsce, że tak, potem nic innego nie chce obok tej rączki się zmieścić. Przeszkadza ewidentnie, a tak można odpiąć. To samo jest z lodówką. Lodówka przeszkadza. Drodzy Państwo, powłoka granitowa. To jest tak. Powłoka teflonowa wzbogacona miałem granitowym. Co nam to daje, Marcinie? Co nam to daje? Przede wszystkim większą trwałość tej patelni. Jest to dużo twardsze niż znany nam do tej pory teflon. Na pewno nic się nie przypali na tej patelni. Bardzo fajnie rozprowadza ciepło i co za tym idzie, ta patelnia dzięki tej powłoce błyskawicznie się nagrzewa. Błyskawicznie nagrzewa się, a dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzić około 30% energii, no bo skoro szybciej się nagrzewa, to szybciej możemy przyrządzić potrawę. Dzięki temu ta patelnia jest dużo bardziej odporna na uszkodzenia. Ja chciałam Wam pokazać jedną bardzo ważną rzecz. Zobaczcie, używając kuchenek, głównie indukcyjnych czy elektrycznych, bardzo ważne jest to, żeby powłoka na dole patelni była bardzo równa, żeby to ciepło rozprowadzało się równomiernie. No i przede wszystkim, żeby patelnia leżała całą tą spodnią powierzchnią na płycie, czy to kuchenki indukcyjnej, czy jakiejkolwiek innej, bo... Dokładnie, tej patelni można używać na wszelkich rodzajach kuchenek. To jest bardzo ważne, bo na pewno teraz Państwo oglądacie tak, no dobra, no co mi po takiej fajnej patelni, jak na przykład mam kuchnię elektryczną albo nie mam ma płytę indukcyjną, nie ma problemu na każdym rodzaju palnika, tak to nazwijmy w skrócie, możecie używać tej patelni. No i przede wszystkim bardzo ważna rzecz, możecie ją zmywać w zmywarce. Oczywiście dla zachowania jak najdłuższej żywotności patelni polecamy używania specjalnych narzędzi, żeby nie porysować, bo na tego typu uszkodzenia żadna patelnia tak naprawdę nie jest odporna. No, wiadomo, dobrze, drodzy Państwo, technicznych szczegółów dość. Wiecie już, jaka to jest patelnia, z czego zrobiona, z czego jest zbudowana, jak można się nią obsługiwać, ale my chcemy Wam pokazać, jak szybko i fajnie można przygotować i wygodnie oczywiście posiłki. Praktycznie jej użyjemy, pokażemy, jak to wszystko funkcjonuje i działa. Mamy, słuchajcie, 30 sztuk na dzisiejszy program, dlatego zapraszamy bardzo serdecznie. My zabieramy się za gotowanie, ale Wy już dzwońcie na naszą darmową infolinię i zamawiajcie swoją patelnię. Przypominamy, że w cenie patelni otrzymujecie całkowicie za darmo zestaw dwóch noży do steku. Stek dzisiaj przygotujemy również, żeby nie być gołosłownymi. A jakże, no skoro już mamy noże do steku i patelnię, no to stek też musieliśmy dokładnie przygotować. Dokładnie tak. Drodzy Państwo, co jest fajne do przygotowania w domu, a w miarę rzadko się wykonuje. Ostatnio rozmawiałam ze znajomymi i no niestety, ale tak jest, każdy lubi tak zwane fast foody. No raz kiedyś rzeczywiście. Są tacy, którzy mogą się wyłącznie żywić na fast foodzie, są tacy, którzy od czasu do czasu bardzo chętnie. Ale jeżeli możemy taką szybką potrawę, czyli fast food, wykonać w domu, no to przecież jest to rewelacja, ponieważ wiemy, co jest w środku, wiemy, z czego zrobione są składniki i co spożywamy. No i przede wszystkim kawałek mięsa będzie kawałkiem mięsa, a nie jakąś sieczką dziwną. No i wtedy nagle się okaże, że nie taki fast food straszny, jak go malują. Oczywiście, oczywiście. Drodzy Państwo, tutaj sprawdzam, czy nam się patelnia nagrzała, ponieważ jeszcze chwileczkę, ale to już naprawdę zajmie nam tylko chwilę. Co my dzisiaj przygotujemy? Przygotujemy hamburgery domowe. Będą hamburgery wolne. Tak, bułeczki już mamy przygotowane. Tak, mamy bułeczki, mamy mięso, ale będzie na bogato.
dołożymy do tego hamburgera jeszcze jajko, które przygotuję równocześnie. Na jednej części będę przygotowywała jajko, na drugiej części będę podsmażała mięso, a na trzeciej, na grillowej części perforowanej będę przygotowywała bułki, podgrzeję jedną bułkę, bo to akurat na te patelnie zmieści nam się tyle produktów, że wykonamy jednego hamburgera. W planach również, jak Gasia wspomniała, mamy dzisiaj stek. Stek. Będzie stek. Ja uwielbiam przygotowywanie steku. Uwielbiam przygotowywanie steku w musztardzie. Po prostu. Stek w doprawia musztardzie. Się. O, w reżyserce tak krzyknęli, o, nie znam. No to poznacie, chłopaki, poznacie. Będziecie mogli się potem dokładnie wykazać, tak, robiąc party barbecue. Średnio dobrze, wysmażony. Będzie średnio wysmażony. Dobra, spróbuję trafić. No i co jeszcze? I będzie jeszcze rybka i będą warzywa. Marcinie, tak, proponuję tak. Co u mnie? Ponieważ warzywa potrzebują trochę tłuszczu, żeby wszystkie witaminy się wchłonęły, to minimalną ilość, proszę bardzo, masła klarowanego. Tutaj proszę pyk i pyk. Proszę Marcin, tutaj połóż ryby, ale pamiętaj, skórą do dołu. Ryba skórą do dołu. Właśnie. Dokładnie dobrze, tak, że podpowiadasz, bo akurat w temacie ryb to ja nie za bardzo. Ja tam tylko kotleta schabowego potrafię. Tak, skórą do dołu. Pięknie, ale ci to poszło. Fantastycznie. Ja proponuję... Normalnie jestem z siebie dumny. Ach, ja też. Jeden stek będzie normalny, mięsny, a druga rzecz, którą szykujemy, to jest rybka. Także spokojnie. Potrójna granitowa powłoka. Nie uwalniają nam się żadne szkodliwe związki. To jest bardzo ważne. Ona jest wolna od kadmu, od ołowiu. Drodzy Państwo. Dobra, a Asia, warzywka? Warzywa oczywiście. Przegródkę. Wszystkie tak jak tutaj przygotowane są, tak? Nie wiem, czy się wszystkie zmieszczą, ale tyle ile ci się zmieści, tak, jak troszkę, najbardziej. Po troszkę, żeby było kolorowo. Ale je tutaj ładnie ułożę. O. Proszę bardzo. I już mamy. Mięsko hamburgerowe nam się szykuje. Bułeczka podgrzewa. Marcin szykuje warzywa, rybę. I co, Marcinie, jeszcze dorzucimy? No stek, bo przecież... No miał być stek, no to dobrze byłoby, gdyby ten stek się tutaj znalazł. No musi być, oczywiście. Zrobimy tak. Hop, musztardę gdzieś tu miałam. Bardzo prosta rzecz, drodzy Państwo. Po prostu trzeba posmarować stek musztardą. To od razu powiedz, jaką musztardą, bo wiadomo, że na rynku mamy różne musztardy. Wiesz, i sareckie. Nie, ja tutaj tego nie powiem, ponieważ zależy, jaką kto lubi. A, w ten sposób, po czyli tylko gusta smakowe należy uwzględnić. Jaką, dokładnie tak. Chodzi o to, że musztarda daje taki bardzo specyficzny smak, który ja uwielbiam, jeśli chodzi o steki. Moi drodzy, zostało 25 sztuk. Nasza infolinia jest do Waszej dyspozycji, oczywiście. Jest to bezpłatna infolinia, więc możecie śmiało dzwonić. Numer telefonu to 800 909 439 i tylko dziś do tej naszej patelni dołączamy zestaw dwóch noży do steków tej samej firmy, czyli Berlinger House. Te noże są naprawdę utrzymane stylizacyjnie, że tak powiem, no, są jak komplet do tej patelni, więc to pięknie razem się zgrywa ze sobą. Noże mają bardzo wygodną silikonową rączkę, dzięki czemu bardzo dobrze się trzyma. Te rączki są bardzo ostre. Stal nierdzewna, powłoka non-stick, czyli nic do nich nie powinno przywierać. I są naprawdę bardzo fajne. No, jak na taką grillową imprezkę, właśnie ze stekami, z rybą, rewelacyjne. Długość ostrza 10 cm, bo tego nie dodałem. Dobrze, tam nam się elegancko już jajeczko, ależ pięknie się to jajeczko ścięło, błyskawicznie. No już, pamiętajcie, jajko tak naprawdę dosmażacie na taką konsystencję, jak lubicie. Jedni lubią bardziej, drudzy mniej dosmażone. Ja proszę bardzo tutaj... Bułeczka też już widzę ładnie tak przypieczona. Jest. I proszę, zobaczcie, ile czasu to zajęło. Chwileczkę, dosłownie chwilkę i to jeszcze... Rozmawiając z Wami. No dobrze, bułka jest. Czekaj, pokaż mi na chwilę, ja zobaczę. Proszę bardzo, tutaj bułka jest. Ja tutaj troszeczkę sosu dodam. 139 zł 99 groszy, drodzy Państwo. To jest cena za naszą patelnię. W tej cenie mamy jeszcze noże do steku. Jak widzicie,
nie da się nalać sosu, jeśli go nie otworzymy. Butelki, nie da się. Tak. Nie. Marcinek, miałeś przygotować, a nie przygotowałeś. No widzisz. No jak nie przygotowałem? Masz elegancko przygotowane. Dobrze. Proszę. Mamy sos. Mamy, proszę bardzo, mięsko. Fantastyczne. Mm-hmm. Proszę oczywiście bardzo. Oczywiście zieleninka i oczywiście nożyka. Zieleninka. Liść leci. Wiesz co? Zrobimy inaczej. Ja się rozpędziłam. Chciałam położyć najpierw sałatę. Aha, no właśnie. Proszę bardzo. Sałata. Leci. Lecą warzywa. Oczywiście warzywa, jakie lubicie. Ja uwielbiam bardzo dużo warzyw, więc będzie tutaj wszystko. Będzie trochę cebulki, będzie ogórek, będzie pomidor i będzie papryka. No ale tak jak mówiłam, to będzie hamburger na bogato, czyli jeszcze za chwileczkę dam jajko tutaj. Nawet teraz już uważam, że moje jajko jest gotowe. To jest taka konsystencja, jaką ja lubię najbardziej. Czy możesz proszę oddać mi, mogę dziękuję, oddać, narzędzie. Ale to już było mi potrzebne. Proszę. Hop, jajeczko ląduje. Już ci tu oddaję, ja wyłączę moją patelnię, żeby się nie przepaliła. Zobaczcie, to nie trwało nawet 5 minut. Zobaczcie, jak jest kolorowo, pięknie, smacznie, zdrowo. No najważniejsze, że jest zdrowo, moi drodzy. Tu już chłopaki. Ja wiem, że ty czekasz na stek, ale to tam Marcin pilnuje. Tak, steka ja pilnuję. Miał być średnio wysmażony, więc tam nie przesadzaj za bardzo. No to by trzeba było już go chyba zaraz zdjąć. Och, pomidor aż uciekł. Proszę. Fantastyczny hamburger przygotowany własnoręcznie. Mamy mięso, mamy jajko, warzywa, wszystko. Oczywiście o wielkości takiej, że nie wiadomo jak się do tego zabrać, bo tak z hamburgerami jest, że jak jest porządny hamburger, to brakuje rozstawu buzi, żeby tak naprawdę go ugryźć. No dobrze, moi drodzy, mamy zrobionego hamburgera. A tymczasem u mnie na patelni tutaj rybka powolutku dochodzi do siebie. Rybka dochodzi. Steki już też powolutku rybka dochodzi do siebie. Rybka nie potrzebuje zbyt wiele czasu również, ale to jest bardzo fajne. Warzywka Marcinie, również. Przepraszam, ja cię ale tutaj... bardzo proszę. Ja jestem tak zachwycona tą patelnią, że ja po prostu muszę tutaj ci tutaj przeszkodzić, bo ja jestem zauroczona tym, że ja mogę 3 rzeczy robić równocześnie. Mam rybę, mam stek, mam warzywa. Ja tutaj warzywa zaraz doprawię i już będzie prawie wszystko gotowe. Zaraz będziemy ściągać, ale drodzy Państwo, wy nie czekajcie, aż ja skończę gotować. Wy już po prostu dzwońcie, zamawiajcie swoją patelnię. Dostajecie patelnię i noże do steków gratis. To jest bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, jak drogimi produktami są dobre noże. Dobra patelnia to jest naprawdę paręset złotych, żeby mieć w domu taką patelnię i takie noże, żeby nam to służyło na lata. A przypominamy, nasza patelnia może być zmywana w zmywarce. Ma odczepianą silikonową rączkę, czyli możecie schować patelnię w formie kwadratowej do lodówki. Zajmie dużo mniej miejsca, aniżeli gdybyśmy schowali do lodówki razem z rączką. Możecie zmywać w zmywarce tę patelnię, ale co ważne, możecie ją używać również w piekarniku. Możecie zapiekać posiłki swoje w piekarniku do 220 stopni. Ja sprawdzam, czy nasza ryba jest gotowa. No, jest prawie idealna. Damy jej jeszcze chwileczkę. Jedna z części naszej patelni jest częścią grillową. Ja może pokażę na tej drugiej patelni, której już w tym momencie nie używamy. Drodzy Państwo, zwróćcie uwagę. Mamy 3 części. 2 małe, kwadratowe, na których możemy wykonać albo jajko sadzone, albo możemy kawałek mięsa, warzywa możemy podsmażyć. Możemy, tak jak ja przed chwileczką to zrobiłam, podsmażyć mięso do hamburgera i mamy część grillową. Część grillowa z perforacjami, naprawdę fantastyczne zestawienie. Możecie wykonać 3 różne potrawy za jednym zamachem, albo 3 elementy jednej potrawy, tak jak ja wykonałam przed chwileczką hamburgera. Podgrzałam bułkę, podgrzałam mięso, podgrzałam, zrobiłam jajko sadzone i proszę bardzo, wszystko gotowe w bardzo krótkim czasie. No i teraz zobaczcie, nasza powłoka. Ja mówiłam, że można zmywać w zmywarce, ale zobaczcie. Proszę bardzo. Przecież to sama przyjemność pracy w kuchni. Jeżeli ja mogę tylko wziąć papier, oczyścić. Dlaczego ja mogę tak zrobić? Ponieważ ja tutaj właściwie nie użyłam tłuszczu. Użyłam go tylko tyle, ile lubię, żeby ten tłuszcz jednak trochę przewodzi smak. I jednak jedzenie przygotowane na odrobinie tłuszczu jest zdecydowanie
smaczniejsze. Poza tym, tak jak tutaj Marcin wykonuje warzywa, też tłuszcz jest potrzebny, żeby wszystkie witaminy się wchłonęły. Trzy ruchy, zobaczcie, trzy ruchy papierem, patelnia czysta, gotowa do kolejnej pracy. No czyż to nie jest rewelacyjne? Myślę, że rozumiecie już, dlaczego ja tak lubię te patelnie. No znaczy, i... Jeśli mogę wreszcie coś nie powiedzieć. Możesz, bo ja po prostu jestem tak zachwycona tą patelnią, że dajcie kobiecie do kuchni dobre narzędzie i normalnie może chodzić, gadać 24 godziny na ja dobę. Ja mogę chodzić, gadać zawsze. Człowiek nie wtrąci nawet słowa, bo zagada na śmierć. Spójrzcie teraz na rybę. Proszę bardzo. Ryba. Jest ryba. Jest stek. Zaraz. O! Poleciał stek. Kuba, on chce już do ciebie. Stek już chce do Kuby, więc nam się troszeczkę pospieszył na talerz. I mamy warzywka. Oczywiście, drodzy Państwo, to nie jest w tym momencie propozycja podania, żeby podawać stek z rybą i z warzywami, ale chodziło o to, że ja chciałam Wam pokazać, że można trzy rzeczy przygotować na jednej patelni. Ja mogłabym oczywiście przecież podać to na dwóch talerzach i wtedy nie byłoby to wszystko razem. Oszczędzamy czas, energię, pieniądze. No dla mnie ten czas, zdecydowanie ten czas najważniejszy jest. Proszę bardzo, warzywa. Zrobione, ryba zrobiona, stek zrobiony. Kuba, sprawdzamy, czy jest tak wysmażony, jak lubisz. Jak będzie za bardzo dla Kuby wysmażony, jak będzie za bardzo dla Kuby, to Marcin zje. Jak będzie za mało dla Kuby, to drugi Marcin zje i też nic się nie stanie. Drugi Kuba nie zje, bo drugi Kuba nie je surowego mięsa, więc... No nie jest surowy, no jest elegancko podsmażone. Ja nie wiem, o co nie. Chodzi. O, jak jest zrobione. Mhm. Proszę. No, czyli jest taki... Jest taki, jak lubisz, prawda? Soczysty. Mhm. Uważaj tylko tu łokciem, żeby bardzo. Się nie dotknąć. Proszę. Uda nam się to pokazać? Kuba mi tu krzyczy do słuchawki, że jest dokładnie tak wysmażony, jak lubi. Jest idealny. No, ale jak to ze stekiem bywa? Każdy lubi inny poziom wysmażenia, to od Was zależy. No, jedni lubią porządnie wysmażone, drudzy lubią krwiste steki, to już jak kto woli, wiadomo, każdy w kuchni będzie sobie przyrządzał. No dobra, tak, czyli tak naprawdę pasuje. Reżyserkę będziemy mieli nakarmioną, Marcin zje rybę, Kuba zje stek, a drugi Kuba zje hamburgera. No i jakoś się tutaj podzielą się wszystkim, dobrze, dadzą radę. Głodni nie może będą, chociaż warzywa dla nas zostawią. Ale słuchajcie, ja się wcale chłopakom nie dziwię, że oni tak chętnie zjadają te rzeczy, ponieważ pamiętajcie, te produkty są, ja mówię teraz o patelniach, są wykonane z tworzyw, które nie uwalniają szkodliwych związków. Wszystko, co przygotowujemy dla Was w trakcie programu, pokazujemy, może być przygotowane również dla kobiet w ciąży, dla małych dzieci. No oczywiście dla kobiet w ciąży nie proponuję, czy dla małych dzieci, krwistego steku, ale no. Ryba, proszę bardzo, jak najbardziej, czy warzywa. Chodzi o to, że w zdrowy sposób można przygotować tak posiłek i nie martwić się o to, czy to będzie posiłek odpowiedni właśnie dla dziecka, czy dla kobiety ciężarnej, czy kogoś, kto jest na diecie. Tylko dziś, tylko w trakcie trwania programu cena za patelnię, przypomnę, patelnię i patelnia firmy Berlinger House. Tak jest. I zestaw noży, dwóch noży do steków. Granitowa powłoka, bardzo ergonomiczna rączka, zarówno patelni, jak i noży. Dokładnie noże tak. Bardzo ostre, naprawdę fantastyczne, z powłoką non-stick, czyli nieprzywierającą. Odporna na uszkodzenia mechaniczne. Można zmywać w zmywarce, można chować do lodówki, można używać w piekarniku. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Przypomnę, trzy części naszej patelni. Tu macie fajnie pokazane... pokazaną podpowiedź nawet, jak możecie wykorzystać naszą patelnię. Oczywiście, że tak. W takiej formie dostaniecie do domu, więc nawet jak nie zapamiętacie, jeżeli zapamiętacie niewiele lub nic z tego, co ja dzisiaj Wam proponowałam, jeśli chodzi o użycie patelni, bo ja wiem, mam słowotok, ale przepraszam, mam ADHD, aparatu mowy bywa, ale chcę po prostu Wam powiedzieć wszystko, najwięcej, jak najwięcej mojej wiedzy Wam przekazać w bardzo krótkim czasie, a to nie jest łatwe. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że ta patelnia kosztuje tylko 139,99 zł, a do tego dostajecie dwa noże do steków gratis i jeszcze do tego przesyłkę kurierską również całkowicie za darmo. Do tego dzwoniąc na naszą infolinię nie ponosicie żadnego kosztu, ponieważ jest to darmowa infolinia. Drodzy Państwo, nie zwlekajcie, dzwońcie, zamawiajcie, te patelnie czekają na Was. Mamy jeszcze 19 sztuk. Więc mamy nadzieję, że trafią do nowych właścicieli i będziecie tak samo zachwyceni jak ja
patelniami i nożami firmy Berlinger House. Niestety musimy te promocje kończyć, 3 minuty nam zostały, ale jeszcze zdążycie zadzwonić. Nic się nie martwcie, dzwońcie, zamawiajcie i czekajcie na swoją patelnię. Co do patelni, ja jeszcze dołożę jedną rzecz, bardzo istotną, a może nawet dwie rzeczy. Przede wszystkim patelnia objęta jest 2-letnią gwarancją, więc tu nie ryzykujecie niczym na dobrą sprawę, bo tak jak większość produktów w naszym kraju ma gwarancję i to nie byle jaką, bo jak wspomniałem, 2-letnią. 14 dni na zwrot, oczywiście, jeżeli byście się rozmyślili, ale musiałby to być nieużywany sprzęt, nieużywana patelnia. Myślę, że się nie rozmyślicie. No i co? Wiesz co, nie, bo mamy 2,5 minuty, to ja po prostu resztę hamburgerów przygotuję. Tak, no to rób w międzyczasie, nie ma żadnego problemu. Infolinia jest zupełnie darmowa, połączenie z nią jest darmowe, przesyłka kurierska gratis, więc zamawiacie patelnię z nożami w prezencie. Patelnia nie przypala, doskonale rozprowadza ciepło, można w każdej przegródce robić coś zupełnie innego. W jednej przegródce na głębokim tłuszczu można coś sobie usmażyć, w drugiej zupełnie bez tłuszczu, bo na tej patelni da się zupełnie beztłuszczowo robić albo na maśle, albo na oliwie, jak kto woli. Co kto potrzebuje, nic się nie zmiesza, ponieważ te przegródki tutaj sprawiają, że każdy... No, każda z części działa samodzielnie, niezależnie od pozostałych, więc nic nam się nie łączy. Można używać do wszystkich rodzajów kuchenek, to jest bardzo ważne. Do gazowej, do elektrycznej, ceramicznej, halogenowej, do indukcyjnej. Nie ma problemu, na każdej z tych kuchenek ugotujecie, przygotujecie, wysmażycie więc swoje jedzenie. W każdym domu, w każdej kuchni ta patelnia sprawdzi się idealnie. Dacie radę przygotować fantastyczne posiłki dla całej rodziny, nie martwiąc się o to, że zabraknie Wam czasu, czy zabraknie Wam energii. Drodzy Państwo, ona jest bardzo lekka. Tak. Wielkość 28 na 28 cm, więc jest to naprawdę całkiem porządny kawałek patelni. Całkiem porządny kawałek patelni z bardzo funkcjonalną, odpinaną rączką, o czym wspominaliśmy, proszę bardzo. Silikonową, więc się nie nagrzewa. Silikonową, więc raz, że się nie nagrzewa, a dwa, że bardzo fajnie leży w dłoni, jest bardzo dobrze wyprofilowana. Jest bardzo wygodna, zobaczcie, 28 na 28, naprawdę bardzo duża powierzchnia, duża patelnia, a ja bez problemu, pomimo, że jest załadowana, mogę ją podnieść, przenieść i wszystko sobie przygotować tak, jak chcę. 139 zł 99 groszy, drodzy Państwo, jeszcze 35 sekund i 15 sztuk. Jeżeli nie zdążycie do końca prezentacji, dzwońcie do końca programu i pytajcie o patelnię. Mamy Berlinger nadzieję, House. Że wystarczy dla każdego. Patelnia Berlinger House to jest nasza promocja, którą rozpoczynamy dzisiejszy program Kalorik Okazje. Bądźcie z nami, dzwońcie, zamawiajcie. Mamy dla Was jeszcze dzisiaj oczywiście kolejne produkty. My tutaj już kolejne hamburgery już szykujemy. Ponieważ musimy nakarmić całą ekipę, ale drodzy Państwo, Wy nie zwlekajcie, dzwońcie, zamawiajcie swoją patelnię do domu. Pamiętajcie, że w cenie patelni otrzymacie również całkowicie za darmo 2 noże do steków, bardzo dobrej jakości, z silikonowymi rączkami, bardzo twarde ostrza, ale też bardzo silnie tnące. Moje palce już się przekonały o tym. Także, jak zwykle, więc proponuję być bardzo uważnym, używając tych noży, ale to jest bardzo dobrze, ponieważ noże takie właśnie mają być. Noże powinny noże być mają ostre, bo tymi nożami ostre. Można sobie zrobić krzywdę. Drodzy Państwo, nasz czas dobiega końca, ale tylko jeśli chodzi o te prezentacje, zostańcie czyli z nami. Z patelnią. Zostańcie z nami, za chwileczkę kolejne produkty w bardzo atrakcyjnych cenach specjalnie dla Was. Zanim przejdziemy do prezentacji kolejnego produktu, mamy dla Was wyjątkową promocję. Tylko podczas trwania naszego programu możecie pod bezpłatnym numerem naszej infolinii zamówić wyjątkowy czajnik marki Kalorik o oryginalnym kształcie i mocy aż 3000 W, która zapewni wyjątkowo szybkie gotowanie wody. To najwyższa moc, jaką osiągają elektryczne czajniki. Czajnik Kalorik ma grzałkę płytową, wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed przegrzaniem, obrotową podstawę, filtr osadów wapiennych i jest wykonany ze stali nierdzewnej. Litr wody zagotujesz w około 2 minuty. Dodatkowo gratis dostaniecie od nas pojemny zaparzacz do herbaty, który pozwoli Wam cieszyć się ulubionym smakiem Waszej herbaty na dłużej. Co więcej, nasz zaparzacz świetnie sprawdzi się jako spieniacz do mleka. Wystarczy kilka ruchów i otrzymasz mleko zamienione w delikatną, pyszną piankę do kawy. Po co wydawać pieniądze na elektryczne spieniacze do mleka, jeśli kupując czajnik Kalorik o mocy aż 3000 W, otrzymasz świetne urządzenie do ręcznego spieniania mleka za darmo. Za chwilę zaprosimy Państwa na prezentację kolejnego
produktu, jednak teraz jeszcze przez chwilę możecie Państwo zapoznać się z wyjątkową ofertą. Tylko podczas trwania naszego programu za jedyne 59 zł otrzymasz szybko gotujący wodę czajnik Kalorik o mocy aż 3000 W wraz z zaparzaczem do herbaty, w którym możesz także spienić mleko do kawy. Nie wahaj się, zamów już teraz pod bezpłatnym numerem naszej infolinii. Zanim przejdziemy do prezentacji kolejnego produktu, mamy dla Was wyjątkową promocję. Tylko podczas trwania naszego programu możecie pod bezpłatnym numerem naszej infolinii zamówić wyjątkowy czajnik marki Kalorik o oryginalnym kształcie i mocy aż 3000 W, która zapewni wyjątkowo szybkie gotowanie wody. To najwyższa moc, jaką osiągają elektryczne czajniki. Czajnik Kalorik ma grzałkę płytową, wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed przegrzaniem, obrotową podstawę, filtr osadów wapiennych i jest wykonany ze stali nierdzewnej. Litr wody zagotujesz w około 2 minuty. Dodatkowo gratis dostaniecie od nas pojemny zaparzacz do herbaty, który pozwoli Wam cieszyć się ulubionym smakiem Waszej herbaty na dłużej. Co więcej, nasz zaparzacz świetnie sprawdzi się jako spieniacz do mleka. Wystarczy kilka ruchów i otrzymasz mleko zamienione w delikatną, pyszną piankę do kawy. Po co wydawać pieniądze na elektryczne spieniacze do mleka, jeśli kupując czajnik Kalorik o mocy aż 3000 W, otrzymasz świetne urządzenie do ręcznego spieniania mleka za darmo. Za chwilę zaprosimy Państwa na prezentację kolejnego produktu, jednak teraz jeszcze przez chwilę możecie Państwo zapoznać się z wyjątkową ofertą. Tylko podczas trwania naszego programu za jedyne 59 zł otrzymasz szybko gotujący wodę czajnik Kalorik o mocy aż 3000 W wraz z zaparzaczem do herbaty, w którym możesz także spienić mleko do kawy. Nie wahaj się, zamów już teraz pod bezpłatnym numerem naszej infolinii. Zanim przejdziemy do prezentacji kolejnego produktu, mamy dla Was wyjątkową promocję. Tylko podczas trwania naszego programu możecie pod bezpłatnym numerem naszej infolinii zamówić wyjątkowy czajnik marki Kalorik o oryginalnym kształcie i mocy aż 3000 W, która zapewni wyjątkowo szybkie gotowanie wody. To najwyższa moc, jaką osiągają elektryczne czajniki. Czajnik Kalorik ma grzałkę płytową, wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed przegrzaniem, obrotową podstawę, filtr osadów wapiennych i jest wykonany ze stali nierdzewnej. Litr wody zagotujesz w około 2 minuty. Dodatkowo gratis dostaniecie od nas pojemny zaparzacz do herbaty, który pozwoli Wam cieszyć się ulubionym smakiem Waszej herbaty na dłużej. Co więcej, nasz zaparzacz świetnie sprawdzi się jako spieniacz do mleka. Wystarczy kilka ruchów i otrzymasz mleko zamienione w delikatną, pyszną piankę do kawy. Po co wydawać pieniądze na elektryczne spieniacze do mleka, jeśli kupując czajnik Kalorik o mocy aż 3000 W, otrzymasz świetne urządzenie do ręcznego spieniania mleka za darmo. Za chwilę zaprosimy Państwa na prezentację kolejnego produktu, jednak teraz jeszcze przez chwilę możecie Państwo zapoznać się z wyjątkową ofertą. Tylko podczas trwania naszego programu za jedyne 59 zł otrzymasz szybko gotujący wodę czajnik Kalorik o mocy aż 3000 W wraz z zaparzaczem do herbaty, w którym możesz także spienić mleko do kawy. Nie wahaj się, zamów już teraz pod bezpłatnym numerem naszej infolinii. I jesteśmy już z powrotem. Powietrze w studio nam się troszeczkę tutaj zahamburgerowało. I zarybiło. Teraz próbujemy je oczyścić. No dobra, dawaj dalej. Masz takie ADHD aparatu mowy, zasuwaj. Nie, ja chciałam zrobić tak, że wtedy ja się wykazałam, teraz ty możesz. A teraz ja mam się pomęczyć. No dobra. Jakie pomęczyć? Możesz podzielić się z Państwem swoją wiedzą. Podzielę się chętnie swoją wiedzą, natomiast nie zamierzam mówić w takim tempie, jak robiła to Aśka chwilę temu przy okazji patelni, bo chciałbym, żeby wszystkie informacje dotarły do Was precyzyjnie, jasno i obrazowo. Moi drodzy, wysoko wydajny anionowy oczyszczacz powietrza firmy Kalorik, oczyszczacz powietrza AP2000. Oczyszczacz powietrza, który jest nie byle jakim oczyszczaczem, ponieważ w rankingu PC World zajął pierwsze miejsce spośród wszystkich porównywalnych, jeśli chodzi o parametry, oczyszczaczy na naszym rynku. Możecie spokojnie sprawdzić to w internecie. Tylko dziś w naszym programie ten oczyszczacz można kupić za jedyne 899 zł, czyli aż 40% taniej. Dlaczego ważny jest ten oczyszczacz? Ponieważ obecnie na każdym kroku spotykamy się ze smogiem, tak jest. Z kosmicznymi ilościami kurzu, nie wiem, jak ktoś ma w domu zwierzaki, no to wiadomo, roztocza. Sierść roztocza, tak. Przeróżne historie, sezon przeziębieniowy, no bo zima... Więc wirusy, bakterie, grypy, przeziębienia, tak jest. Dokładnie, a ten oczyszczacz załatwia nam wszystkie te historie w ramach swojego działania. Obejrzyjcie może
może najpierw film, a po filmie ja opowiem Wam dokładnie i zademonstruję w praktyce jego działanie. Oczyszczacz Kalorik to wysoko wydajne urządzenie, które pracuje intensywnie na każdym etapie oczyszczania. Jest w stanie pochłaniać zawieszone zanieczyszczenia, usunąć toksyczne gazy, zabijać bakterie i uwalniać aniony. Dzięki zaawansowanej technologii można skutecznie poprawiać jakość powietrza w pomieszczeniach. Szybkość oczyszczania jest regulowana automatycznie, zgodnie z poziomem zanieczyszczenia powietrza. Światło sygnalizatora zmienia kolor w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Czerwony oznacza wysoki poziom zanieczyszczenia pyłem, żółty – umiarkowany, a zielony oznacza czyste powietrze. Dzięki elektronicznej kontroli filtra sprawdzisz, ile godzin urządzenie pracuje, a wskaźnik przypomni Ci o konieczności wymiany filtra, gdy minie 1500 godzin. Funkcja timer. Ustaw czas, po którym urządzenie automatycznie się wyłączy. W trosce o bezpieczeństwo dzieci urządzenie posiada blokadę rodzicielską. Funkcja sleep zapewnia niemalże bezgłośną pracę, a wygaszony wyświetlacz nie przeszkadza w nocy. Urządzenie posiada wiele systemów zabezpieczeń przed nieprawidłowym użytkowaniem oczyszczacza. Oczyszczacz Kalorik, zaprojektowany z użyciem najnowszych zdobyczy technologii. Jego projekt został zorientowany na komfort i potrzeby człowieka. Codzienne życie zaczyna się od oddychania, a troska zaczyna się od poprawy jakości powietrza. A ja jestem już uzbrojony w zapalarkę i pilota i nie zawaham się tego użyć. Moi drodzy, ponieważ zamierzam Wam w praktyce pokazać, jak działa nasz oczyszczacz powietrza, a w międzyczasie, jak on będzie wykonywał swoją pracę, to ja będę Wam opowiadał dalej o tym, co on potrafi, jakie ma funkcje, ile filtrów w nim drzemie, bo potrafi naprawdę bardzo, bardzo wiele. Mamy tutaj w specjalnym akwarium przygotowany już włączony oczyszczacz, podłączony do prądu. Mamy specjalne świece dymne, które dosłownie teraz już zaczynam odpalać. Smogu. Tak, nie tylko zadymienia, smogu, zadymienia, zanieczyszczenia powietrza. Zobaczycie, jak szybko potrafi zadymione pomieszczenie oddymić. Wydajność tego oczyszczacza to jest 300 metrów sześciennych na godzinę. Czyli kwadratowych około 100? Jeśli chodzi o metry kwadratowe powierzchni mieszkania, zakładając, że plus minus 3 metry, niecałe 3 metry ma mieszkanie czy dom. Czyli no 100 metrów po podłodze. Ponad 100 metrów po podłodze. Czyli naprawdę dużą powierzchnię jest w stanie oczyścić w przeciągu godziny. Dobra, ja odpalam. Marcin odpala. Nasze świece dymne. Zamykam tu szybciutko, żebyśmy się nie zadymili w studio. Proszę bardzo, kolorowy dym, żółty, biały, różowy, żeby było pięknie kolorowo w studio. Spójrzcie, akwarium się zadymiło całkowicie i ja już za pomocą pilota uruchamiam dźwięk oczyszczacza. To jest bardzo ważne, że mamy dwa sposoby sterowania oczyszczaczem. Możemy sterować nim panelem, który jest zainstalowany bezpośrednio na oczyszczaczu. Panel dotykowy, czytelny, bardzo ładnie z wyświetlaczem LED. Albo możemy, nie ruszając się z fotela, nie ruszając się z kanapy, po prostu włączyć czy też wyłączyć oczyszczacz za pomocą pilota. Tak. Generalnie dokładnie te same funkcje i przyciski, które mamy na panelu dotykowym, są na pilocie, więc nie jest tak jak w niektórych sprzętach, że na pilocie tylko dwa wybrane, włącz, wyłącz. Nie, tu mamy wszystko. Tu jest dokładnie wszystko, czyli to samo, co mamy tu. Spójrzcie, co tam się dzieje. Powietrze, które jeszcze przed chwilą było bardzo zadymione, zanieczyszczone i nie było wręcz niemal widać tego oczyszczacza, już w tym momencie jest coraz bardziej przejrzyste. Nasz oczyszczacz właśnie jeszcze analizuje skład powietrza. On za chwilę na tym wyświetlaczu, bo około minuty trwa ta analiza, na wyświetlaczu pojawi się, jak dużo jest cząsteczek PM2,5, bo te cząsteczki są tak naprawdę najbardziej szkodliwe, no i jednocześnie kolor wskaźnika, który może być czerwony, pomarańczowy lub zielony, poinformuje nas o tym, jak bardzo brudne jest powietrze, no a rzecz jasna, jest ono już teraz przez cały czas. Zwróćmy uwagę, że PM2,5 to są cząsteczki, które wnikają do naszego krwioobiegu, przenikają do naszego organizmu, także mogą powodować zatory płucne, mogą powodować zawały serca, więc... No to są te najbardziej szkodliwe. To są najbardziej szkodliwe. Drodzy Państwo, mamy, jeśli dobrze widzę, 25 sztuk w cenie 899 zł. To jest oferta specjalnie dla Was, to jest 40% taniej niż cena regularna. Pamiętajcie, że nie ponosicie dodatkowych kosztów w postaci telefonów, czy też dostawy kurierskiej.
waszego oczyszczacza do domu. To wszystko jest w gratisie, to jest specjalnie dla was. Oczywiście przy okazji naszego programu. Wróćmy jednak do oczyszczacza teraz. Oczyszczacz ma przede wszystkim, podstawowa informacja, 3 tryby pracy. Możemy sterować nim za pomocą trybu manualnego i ręcznie sobie ustawić, czy ma pracować wydajniej, czy ma pracować spokojnie, czy jak. Drugi tryb to automatyczny, gdzie tak naprawdę oczyszczacz sam sobie steruje, jak szybko filtruje powietrze, w zależności oczywiście od tego, czy to powietrze jest w danym pomieszczeniu bardziej zanieczyszczone, czy mniej. No i tryb nocny, który pozwala na jeszcze cichszą, chociaż on nawet w trybie dziennym pracuje bardzo cicho. W ogóle nie słychać go, jego w ogóle nie słychać. Nie, delikatny poszum, ale wiadomo, w nocy, kiedy wyciszają się wszystkie dźwięki, to w nocy każdy dźwięk, najmniejszy nawet, potrafi denerwować. A do tego światła denerwują dodatkowe. A do tego dodatkowe światełka. A ten oczyszczacz w trybie nocnym, moment, jest włączony, nie jest włączony, to ja go włączę. I moment, spróbuję, o, tryb nocny uruchomić. W tym momencie on, o, proszę bardzo, jeżeli możemy pokazać, jest włączony w trybie nocnym, pracuje ciszej, bo pracuje na wolniejszych obrotach, cały wyświetlacz się wygasił, jest... No, nie świeci po oczach i nie generuje. To jest bardzo ważne. Marcinie, w międzyczasie nasz oczyszczacz, który znajduje się w akwarium, już przeskanował stan powietrza. Spójrzcie, na czerwono, wskaźnik. Czyli jest to tak zwany alert, ostrzeżenie, jest bardzo źle, jest ponad 500 jednostek PM2,5, chociaż właściwie ich nie widzimy, bo przecież wydaje nam się, że w akwarium jest już całkowicie przejrzyście. Widać mnie? No widać. Nie ma właściwie widać różnicy. Tak, jest przejrzyście. Więc to są te cząstki, których nie widać, ale powietrze jest nadal zanieczyszczone. Nadal jest tam bardzo brudne. My tu będziemy sobie dalej opowiadać o oczyszczaczu. Ja za chwilę powiem o tym, co on filtruje, jak filtruje i jak te filtry wyglądają. To Marcinie, niech oczyszczacz... A tam będziemy sobie obserwować w tak międzyczasie. Tak jest, niech oczyszczacz znajdujący się w akwarium pracuje sobie spokojnie, my mu nie przeszkadzamy, a ty proszę zademonstruj państwu i opowiedz trochę o filtrach. O filtrach. Moi drodzy, więc tak, muszę zdjąć do tego celu pokrywę. I pod pokrywą. Pierwszy filtr, który widzimy, to jest aluminiowy filtr. To jest filtr, który usuwa duże ziarna kurzu, sierść, pyłki, związki zawieszone w powietrzu, przeróżne inne zanieczyszczenia, które nam się unoszą. Ten filtr, proszę bardzo, ja go wyciągnę. Ten filtr jest zmywalny, z tego co pamiętam. Tak jest. On jest. I jest wielokrotnego użytku. Zgadza się. On jest zbudowany z takiej siateczki metalowej, aluminiowej, którą można w razie czego odkurzyć, wyczyścić, umyć bez żadnego problemu, osuszyć i potem włożyć z powrotem, wręcz trzeba to robić, no bo na tym filtrze to jest pierwsza bariera, na której osadzają się Czyli te najgrubsze zanieczyszczenia. Tak, te wszystkie przechwytuje widoczne. ten filtr. Teraz pod i kolejne. Mamy drugi. To jest podwójny filtr, ja go wyciągnę. Pierwsza warstwa jest z jednej strony, o drugiej opowiem za chwileczkę. To jest filtr tak zwanej zimnej katalizy. Kataliza, czyli katalizator, kojarzy mi się oczyszczanie, po prostu, zgadza się. Ten filtr jest odpowiedzialny za oczyszczanie powietrza z formaldehydów, z amoniaku, z benzenu, siarkowodoru, innych szkodliwych Marcin, gazów. Marcin, czy to nie są te wszystkie te gazy, to wszystko, co się wydala na przykład z mebli? Na przykład z mebli, z dywanów, z wykładzin, z zasłon. Czyli wszystko, co przenosimy do domu, co jest nowe, jest nasączone tymi środkami w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu i to się uwydatnia. Bo zawsze czuć taki zapaszek, tak, czuć, jak są delikatnie, nowe meble, nowe dokładnie tak. Stoły, blaty, dywany, wykładziny. I to jest szkodliwe dla naszego organizmu. Oczywiście, oczywiście. Więc jeżeli mamy ten oczyszczacz, to nawet jeżeli wnosimy nowe rzeczy do domu, to nie mamy problemu, ponieważ ten filtr przechwyci te wszystkie związki chemiczne, których nie widzimy, ale je czujemy. Otóż to, a przy okazji też sprawia, że powietrze przestaje pachnieć, nazwijmy to pachnieć, tymi wszystkimi chemicznymi. No, jedni lubią takie zapachy, drudzy inne. Wolimy jednak ich nie czuć, wolimy mieć oczyszczone powietrze. Kolejny powiedziałem, filtr. Że to jest filtr podwójny, bo z drugiej strony mamy takie jakby plastry miodu. To jest w środku, w tych plastronach są specjalne takie granulaty z aktywnym węglem. Te granulaty mi się kojarzą, że one coś wciągają i zatrzymują sobie. No, one
absorbują i rozkładają na czynniki pierwsze formaldehyd, trudne słowo. Ale dałeś radę. Dałem radę, tak jest. To jest, wszystko jest wykonane z najwyższej klasy materiału, wytrzymałe i fantastycznie filtrujące. To jest filtr wymienny, który trzeba w razie czego, jak już się zużyje, trzeba dokupić. Oczywiście jest on dostępny bez żadnego problemu. Czy ten filtr robi tak, że on wciąga wszystkie te szkodliwe związki i potem je rozkłada, czy tylko wciąga? Tak jest i dlatego też przypomina plaster miodu. Poza tym on wyłapuje wszystkie te nieczystości z powietrza, które nie zatrzymały się na pierwszym filtrze, nie zatrzymały się na drugim filtrze, on wyłapuje... Mamy trzeci, ale mówiłeś, że tych filtrów jest więcej. Tych filtrów jest więcej, bo mamy 7 stopni filtrowania. Teraz przechodzimy do filtru czwartego i piątego. Najpierw czwarty. Z czym ci się kojarzy ta powłoka? Z lekarzem. Z lekarzem, dokładnie. Zielony kolor, maseczka albo fartuch lekarski i dobre skojarzenie. To jest filtr antybakteryjny. Mówiliśmy na samym początku, że wiadomo, grypa, przeziębienia i tak dalej w domu. Jak jedna osoba zachoruje, to momentalnie wszystkie inne są też po dniu, po dwóch chore. No tak, i zawsze się mówi to w takim razie, jeżeli jedna osoba choruje, to kolejnej dajmy też lekarstwa, wspomagajmy, jakieś witaminy C, inne środki, które pomogą nam nie zachorować, ale przecież te wszystkie bakterie i wirusy i tak unoszą się w powietrzu, oczywiście, więc możemy się chronić. Wystarczy kichnąć, zakasłać i to wszystko fruwa. I teoretycznie możemy tworzyć barierę ochronną w organizmie, ale przecież po co w ogóle wchłaniać te bakterie i te wirusy? Zdecydowanie bariera ochronna wprowadzana przez nas w organizmie będzie nam wdzięczniejsza i wydajniej działać, jeżeli pomożemy jej filtrując nasze powietrze. Czyli tak naprawdę, korzystając z tego filtra, który ma również filtry antybakteryjne, oszczędzamy na lekarstwach i różnych suplementach wspomagających nasze zdrowie. Jest spora szansa, że uda nam się oszczędzić, no bo skoro powietrze będzie czystsze i bakterie nie będą miały szansy rozprzestrzeniać się między nami, bo czyli jest szansa, że dzieci będą częściej chodziły do przedszkola i do żłobka, nie będziemy musieli brać zwolnienia z pracy, żeby zostać z dzieckiem w domu, no i też przede wszystkim będziemy się lepiej czuli. Zdrowieć. No i będą szybciej zdrowieć, ale co jest ważne, nie ma nic smutniejszego niż chore dziecko w domu, więc tego unikamy również dzięki naszemu oczyszczaczowi. Filtr numer 4, teraz odwracamy, mamy filtr numer 5, czyli filtr HEPA. Wysoka sprawność. Filtr, który tak naprawdę załatwi nam kwestię przeciwgrypową, o tak to ujmijmy. Czyli jeżeli nawet przejdzie przez ten zielony lekarski filtr, to tutaj mamy kolejny, który... Tu zatrzymają się na nim bakterie, wirusy, grzyby, alergeny, przeróżne drobne cząsteczki. Czyli jeżeli alergeny... Jakimś cudem udało się przebrnąć na razie przez to gęste sito pierwszych czterech filtrów. To poczekaj, jeżeli alergeny, to znaczy, że nasze urządzenie, nasz oczyszczacz jest po prostu niezbędny do domu alergików. Również, wiemy dobrze, jak ciężko jest utrzymać porządek w domu, mając kogoś, alergika, kto jest silnie... uczulony na roztocza, na kurz, na pyłki, na sierść. Przecież też sierść zwierząt wnosimy do domu, będąc gdzieś u kogoś, kto nie ma, kto ma zwierzęta. My nawet jeżeli nie mamy zwierząt, bo mamy na przykład uczulonego męża, uczuloną żonę, czy alergiczne dziecko, no ale przecież nie jesteśmy w stanie odseparować się całkowicie od tej sierści zwierzęcej. Bo mamy znajomych, którzy na ubraniach przenoszą te alergeny. Dobrze, czyli ten filtr pomaga nam w utrzymaniu odpowiedniego poziomu czystości w domu, głównie jeśli chodzi też o alergicznych członków rodziny. Zgadza się. Co więcej, jeszcze w ogóle, bo rozmawialiśmy o tym, że jeden z filtrów jest w stanie przefiltrować dym i oczyścić powietrze z przykrych zapachów. Bardzo bym polecał również ten właśnie oczyszczacz powietrza, jeżeli ktoś ma w domu palacza albo sam jest palaczem, ale jednocześnie, bo coraz więcej palaczy dostrzega negatywne wpływy tego, że no jednak dym papierosowy śmierdzi. No dokładnie. Za chwileczkę ubrania zaczynają śmierdzić i tak dalej. Jeżeli ktoś już bardzo, bardzo musi palić, bo chociaż ja tego nie pochwalam, ale chciałbym mieć w domu w miarę czyste, niepachnące właśnie dymem papierosowym powietrze. Nieśmierdzące. Nieśmierdzące, pachnące, śmierdzące. To ten filtr załatwia nam sprawę tegoż właśnie przykrego smrodu, bo chociażby jeśli już bardzo ktoś musi zapalić papierosa przy tym filtrze, on błyskawicznie wciąga ten dym i wypuszcza powietrze ale uwolnione to, co od wiem, tego papierosowego jeżeli ktoś smrodu. Na przykład ma problem z wilgocią w domu, czasem się tak zdarza, jakieś wykwity pleśniowe się
pojawią. Nawet jeżeli pozbędziemy się tej pleśni zewnętrznie, widocznie, no ale jednak te drobinki takie pleśniowe unoszą gdzieś się w powietrzu. Tak, powietrze tak, jest tak. nadal zanieczyszczone. Nasz oczyszczacz przechwyci również te drobinki pleśniowe i też nie ryzykujemy, że będziemy wchłaniać je do organizmu, co jest dla nas bardzo niebezpieczne. I teraz tak. Ale jeszcze Marcin, bo ja słyszałam, że... Sekundę, czekaj, bo ja słyszałam bo jeszcze, że jest... o pięciu filtrach, a, mówi, tak, a wspomniałem, że jest siedem. Ale poczekaj, bo ja słyszałam, że ten oczyszczacz jonizuje powietrze. O co tu chodzi? Tak, i to jest kolejny z filtrów, czyli zaczęliśmy mówić generalnie na podobny temat, bo chcieliśmy oboje opowiedzieć o kolejnych warstwach filtrujących. No dobra, to o co chodzi z tą jonizacją powietrza? Tu teraz widzicie jedynie otwór wentylatora, który odpowiada za wciąganie powietrza. I teraz mamy w środek jeszcze wbudowany jonizator. Jonizator odpowiada za uwalnianie dużej ilości anionów, czyli tak zwanych jonów ujemnych. Sprawia, że tlen jest naładowany ujemnie, czyli jest zdecydowanie pozytywniejszy dla nas. Jednocześnie przyciąga do siebie naładowane dodatnio elementy, jak czyli tłuszcz, jeżeli, bakterie. Czyli jeżeli mamy odpowiednio najonizowane powietrze, to to powietrze jest bardziej korzystne dla nas. Ależ mamy oczywiście bardziej dotleniony organizm, czyli bardziej wydajny organizm. Jesteśmy bardziej wyspani, jesteśmy sprawniejsi, nie mamy ciągłego przemęczenia. Lepiej się czujemy. Zobacz, swobodniej nam się nie wiem, czy słyszałeś o barach tlenowych. Jest to teraz bardzo modne. Ludzie idą i po prostu siadają, wdychając świeże powietrze. Możecie taki bar tlenowy robić sobie w domu, mając nasz oczyszczacz powietrza. W pewnym sensie trochę tak. W pewnym sensie trochę tak i myślę, że to urządzenie jest w stanie Wam sporo tlenu zapewnić. Takiego dobrze naładowanego ujemnie. Marcinie, zanim jeszcze będziesz dalej opowiadał, ja chciałam tylko Państwu przypomnieć, że 899 zł to jest cena, jaką musicie zapłacić za nasz oczyszczacz powietrza, ale to jest tylko 899 zł, ponieważ regularna cena tego oczyszczacza to 1500 zł, a regularna cena oczyszczaczy tej klasy jest zdecydowanie wyższa, także to jest 40% rabatu od ceny naszego oczyszczacza, a otrzymujecie numer jeden na polskim rynku, jeśli chodzi o oczyszczacze. Nawiązując. Mamy 19 sztuk, dlatego dzwońcie, zamawiajcie i cieszcie się czystym powietrzem u siebie w domu. Nawiązując do tej jonizacji, zobacz, jak fantastycznie oddycha nam się, jak jest po burzy. A to się oddycha tak... Powietrze aż pachnie, ono tak ma taki bardzo fajny zapach i ponieważ jest właśnie naładowane, jest zjonizowane, jest naładowane tymi ujemnymi jonami i dlatego tak świetnie pachnie i tak fajnie się nim oddycha. Te właśnie funkcje posiada nasz oczyszczacz powietrza. Fantastyczne urządzenie. Jonizuje powietrze. To jest szósta bariera filtrująca powietrze i jest jeszcze jedna. Jeszcze siódma? Jest siódma i to jest ultrafiolet. Mhm. No a jak myślisz, co może zlikwidować nam światło UV? Bakterie. No właśnie. Mhm. W urządzeniu zastosowano lampę bakteriobójczą UV do oczyszczania powietrza. Ale to czekaj, jest ostatni bastion, ostatni filtr, który tutaj działa. Na salach operacyjnych też wiszą takie lampy, które właśnie są ultrafioletowe, właśnie, antybakteryjne. Dokładnie, czyli tak, dokładnie tego samego światła używa otóż to, nasz oczyszczacz, otóż tak? To, żeby właśnie to powietrze, z tego powietrza... Znaczy światła, tego samego, to samo funkcjonuje. Mhm. Tak, żeby z powietrza wyeliminować nam ostatnie, nie wiem, elementy szkodliwe dla nas, które mogłyby się przedrzeć przez wcześniejsze filtry. To tak wszystko, więc, co ty mówisz, to jest po prostu niesamowite. No bo to jest niesamowite, bo oczyszczacz AP2000 jest fenomenalny. Znaczy wiesz co, mnie najbardziej przekonuje to, że można mniej chorować. Ja jestem przerażona, mając duży kontakt z dziećmi, widząc takie fale, jak my to mówimy, pomoru dzieci, tak? Tu chodzi o to, że naprawdę w przedszkolach fale pomoru dzieci, ponieważ no, są to fale chorobowe. To dramatycznie zabrzmiało. Ale to jest dramatyczne, to jest przykre. Jeżeli ja widzę, że kolejnego dziecka nie widzę gdzieś tam u siebie na zajęciach, przy sobie nie widzę, nie ma, koleżanki nie przychodzą do szkoły, dziewczynek, bo ciągle chorują, ciągle kolejne leki, przecież zażywanie kolejnych lekarstw, nie daj Boże antybiotyków, wyniszcza nasz organizm. Nie ma innej opcji. A jeżeli możemy oszczędzić sobie nie dość, że leczenia, nie dość, że lekarstw, to jeszcze po prostu złego samopoczucia w domu, to fantastyczna sprawa. Wiadomo. Sprawdźmy, co się dzieje w naszym akwarium. Zajrzyjmy do akwarium, bo my tu gadu, a tam już powietrze dość długo się oczyszcza. Czy możemy zobaczyć... O, proszę.
Było 500, mamy 33, mamy jeśli dobrze 33. widzę. I zielony wskaźnik, to zielone oznacza, że powietrze czyli tam zostało oczyszczone bardzo, oczyszczone jest, nie mamy już prawie w ogóle tych cząsteczek PM2,5, tak mówiłeś? Tak, PM2,5, czyli tych najbardziej szkodliwe, niebezpieczne dla naszego organizmu cząsteczki. Drodzy Państwo, świeże powietrze, dobre powietrze jest bardzo potrzebne do zdrowego, pełnego funkcjonowania. Możecie je sobie zapewnić u siebie w domu. Przynajmniej u siebie w domu. Wiadomo, no ciężko jest oczyścić cały świat, ale u siebie w domu, ale miejmy chociaż swój azyl, swoje miejsce, gdzie możemy odpocząć również od tego złego powietrza. 899 zł to jest cena za nasz oczyszczacz. Bezpłatna infolinia, dzwoniąc na numer u dołu ekranu, zamawiacie oczyszczacz i płacicie tylko za ten oczyszczacz te pieniądze, które widzicie na ekranie, ale podczas trwania naszego programu. Przesyłka kurierska jest zupełnie gratis. Do końca programu możecie dzwonić i pytać naszych konsultantów telefonicznych o nasze oczyszczacze. Zostało jeszcze 15 sztuk, dlatego zapraszamy bardzo serdecznie. Na pewno nie będziecie żałowali. No przy i zobaczycie. Okazji, przy okazji jeszcze dzwoniąc, przepraszam, że wszedłem ci w słowo, możecie zapytać jeszcze o patelnię, bo z tego co wiem, jeszcze chyba kilka patelni jest. Gdyby ktoś chciał nabyć patelnię, którą pokazywaliśmy przed oczyszczaczem, nie ma problemu. Patelnia Berlinger House. Fantastyczna. Z nożami stekowymi gratis. Z nożami stekowymi gratis. Z trzema komorami do przygotowania posiłków. Trzech osobnych posiłków równocześnie. Drodzy Państwo, oczyszczacz do Waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że co najmniej kilka kolejnych osób, albo i kilkanaście, będzie mogło cieszyć się w ciągu paru kolejnych dni już swoim oczyszczaczem i lepszym powietrzem. Podsumowując, trzy tryby pracy, nachuchaliśmy chyba jakoś mocno, bo tu nam się aż czerwony wskaźnik pokazał. Trzy tryby pracy, czyli manualny, automatyczny i nocny. 7 stopni oczyszczania, bo 7 filtrów wbudowanych, z czego 3 pierwsze filtry to są fizycznie wyjmowane, wymienne. Pierwszy jest do umycia taki, który możemy sami oczyścić. 2 pozostałe możemy dokupić jako akcesoria panel dodatkowe. Dotykowy. Panel dotykowy, bardzo ładny design, blokada rodzicielska w razie czego. Właśnie, blokada rodzicielska, ale jeszcze o jednej rzeczy nie mówiliśmy. Tak? System bezpieczeństwa w przypadku przewrócenia. O tym jeszcze nie powiedzieliśmy, ale dlatego zademonstrujemy. Gdyby coś, bo ktoś może mieć w domu kota, psa, dziecko albo sam niechcący przechodząc potrącić, co się stanie, jak się ten oczyszczacz przewróci? Ja sprawdzę. Nic się złego nie stanie. Spójrzcie. Wyłączył się. Wyłączył się. Więc to nie tak, że on się przewróci i dalej będzie pracował i nie wiadomo, co się będzie z nim działo, że zagrzeje się może albo co. No tak, bo może na wykładzinę się przewrócić i wtedy zaciągnąć zbyt dużą ilość na przykład kurzu na... Powie, co tam się... Dokładnie. Jeżeli jest coś takiego jak zbyt duża ilość kurzu dla naszego oczyszczacza. Nieważne. Cokolwiek by się ewentualnie miało stać, chociaż nie wiem nawet co, oczyszczacz przechylony wyłącza się, ponieważ w podstawie ma zamontowany czujnik bezpieczeństwa. Stawiamy go z powrotem, sygnalizuje nam sygnałem i sam się włącza, że już może pracować. Co jest dalej ważne, nasz oczyszczacz sam skanuje poziom zanieczyszczenia powietrza, czyli nie musimy specjalnego trybu włączać skanowania. Nie. Jeżeli coś się wydarzy, nie wiem, przypali nam się mięso. Proszę bardzo, mamy zadymione pomieszczenie, kuchni, bo ja tego nienawidzę. Proszę bardzo, jedną ręką można go bez problemu unieść. Zobacz, ile czasu trzeba wietrzyć mieszkanie, żeby pozbyć się dymu. Dzięki temu oczyszczaczowi możemy sobie szybciutko z tym poradzić. Tak jak mówiliśmy na początku, wydajność jego jest naprawdę fantastyczna. 300 metrów sześciennych na godzinę, a 300, nie, chyba nawet więcej niż 300. Ja teraz nie pamiętam, gdzieś mi umknęła dokładna cyfra, w każdym razie ponad 300 metrów sześciennych na godzinę, czyli na dobrą sprawę 100-metrowe mieszkanie bez problemu w godzinę. Całe powietrze znajdujące się w kubaturze oczyści tego mieszkania zostanie oczyszczone. Dobrze, Marcinie, ja dostałam sygnał, że nasz czas niestety, jeśli chodzi o spotkanie z oczyszczaczem, się skończył. Ale wy możecie zostało nadal 11 dzwonić sztuk i pytać. To jest koniec naszego czasu z oczyszczaczem, ale nie waszego. Wasz to dopiero jest początek, ponieważ mam nadzieję, że niedługo będziecie mieli taki oczyszczacz u siebie w domu. Zapraszamy serdecznie na kolejną prezentację. Za chwilę wracamy z kolejną prezentacją. Do zobaczenia. Z kolejnym produktem. Zanim przejdziemy do prezentacji kolejnego produktu, mamy dla Was wyjątkową promocję.
Tylko podczas trwania naszego programu możecie pod bezpłatnym numerem naszej infolinii zamówić wyjątkowy czajnik marki Kaloric o oryginalnym kształcie i mocy aż 3000 W, która zapewni wyjątkowo szybkie gotowanie wody. To najwyższa moc, jaką osiągają elektryczne czajniki. Czajnik Kaloric ma grzałkę płytową, wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed przegrzaniem, obrotową podstawę, filtr osadów wapiennych i jest wykonany ze stali nierdzewnej. Litr wody zagotujesz w około 2 minuty. Dodatkowo gratis dostaniecie od nas pojemny zaparzacz do herbaty, który pozwoli Wam cieszyć się ulubionym smakiem Waszej herbaty na dłużej. Co więcej, nasz zaparzacz świetnie sprawdzi się jako spieniacz do mleka. Wystarczy kilka ruchów i otrzymasz mleko zamienione w delikatną, pyszną piankę do kawy. Po co wydawać pieniądze na elektryczne spieniacze do mleka, jeśli kupując czajnik Kaloric o mocy aż 3000 W, otrzymasz świetne urządzenie do ręcznego spieniania mleka za darmo. Za chwilę zaprosimy Państwa na prezentację kolejnego produktu, jednak teraz jeszcze przez chwilę możecie Państwo zapoznać się z wyjątkową ofertą. Tylko podczas trwania naszego programu za jedyne 59 zł otrzymasz szybko gotujący wodę czajnik Kaloric o mocy aż 3000 W wraz z zaparzaczem do herbaty, w którym możesz także spienić mleko do kawy. Nie wahaj się, zamów już teraz pod bezpłatnym numerem naszej infolinii. Zanim przejdziemy do prezentacji kolejnego produktu, mamy dla Was wyjątkową promocję. Tylko podczas trwania naszego programu możecie pod bezpłatnym numerem naszej infolinii zamówić wyjątkowy czajnik marki Kaloric o oryginalnym kształcie i mocy aż 3000 W, która zapewni wyjątkowo szybkie gotowanie wody. To najwyższa moc, jaką osiągają elektryczne czajniki. Czajnik Kaloric ma grzałkę płytową, wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed przegrzaniem, obrotową podstawę, filtr osadów wapiennych i jest wykonany ze stali nierdzewnej. Litr wody zagotujesz w około 2 minuty. Dodatkowo gratis dostaniecie od nas pojemny zaparzacz do herbaty, który pozwoli Wam cieszyć się ulubionym smakiem Waszej herbaty na dłużej. Co więcej, nasz zaparzacz świetnie sprawdzi się jako spieniacz do mleka. Wystarczy kilka ruchów i otrzymasz mleko zamienione w delikatną, pyszną piankę do kawy. Po co wydawać pieniądze na elektryczne spieniacze do mleka, jeśli kupując czajnik Kaloric o mocy aż 3000 W, otrzymasz świetne urządzenie do ręcznego spieniania mleka za darmo. Za chwilę zaprosimy Państwa na prezentację kolejnego produktu, jednak teraz jeszcze przez chwilę możecie Państwo zapoznać się z wyjątkową ofertą. Tylko podczas trwania naszego programu za jedyne 59 zł otrzymasz szybko gotujący wodę czajnik Kaloric o mocy aż 3000 W wraz z zaparzaczem do herbaty, w którym możesz także spienić mleko do kawy. Nie wahaj się, zamów już teraz pod bezpłatnym numerem naszej infolinii. Zanim przejdziemy do prezentacji kolejnego produktu, mamy dla Was wyjątkową promocję. Tylko podczas trwania naszego programu możecie pod bezpłatnym numerem naszej infolinii zamówić wyjątkowy czajnik marki Kaloric o oryginalnym kształcie i mocy aż 3000 W, która zapewni wyjątkowo szybkie gotowanie wody. To najwyższa moc, jaką osiągają elektryczne czajniki. Czajnik Kaloric ma grzałkę płytową, wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed przegrzaniem, obrotową podstawę, filtr osadów wapiennych i jest wykonany ze stali nierdzewnej. Litr wody zagotujesz w około 2 minuty. Dodatkowo gratis dostaniecie od nas pojemny zaparzacz do herbaty, który pozwoli Wam cieszyć się ulubionym smakiem Waszej herbaty na dłużej. Co więcej, nasz zaparzacz świetnie sprawdzi się jako spieniacz do mleka. Wystarczy kilka ruchów i otrzymasz mleko zamienione w delikatną, pyszną piankę do kawy. Po co wydawać pieniądze na elektryczne spieniacze do mleka, jeśli kupując czajnik Kaloric o mocy aż 3000 W, otrzymasz świetne urządzenie do ręcznego spieniania mleka za darmo. Za chwilę zaprosimy Państwa na prezentację kolejnego produktu, jednak teraz jeszcze przez chwilę możecie Państwo zapoznać się z wyjątkową ofertą. Tylko podczas trwania naszego programu za jedyne 59 zł otrzymasz szybko gotujący wodę czajnik Kaloric o mocy aż 3000 W wraz z zaparzaczem do herbaty, w którym możesz także spienić mleko do kawy. Nie wahaj się, zamów już teraz pod bezpłatnym numerem naszej infolinii. Zanim przejdziemy do prezentacji kolejnego produktu, mamy dla Was wyjątkową promocję. Tylko podczas trwania naszego programu możecie pod bezpłatnym numerem naszej infolinii zamówić wyjątkowy czajnik marki Kaloric o oryginalnym kształcie i mocy aż 3000 W, która zapewni wyjątkowo szybkie gotowanie wody. To najwyższa moc, jaką osiągają elektryczne czajniki.
Czajnik Kalorik ma grzałkę płytową, wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed przegrzaniem, obrotową podstawę, filtr osadów wapiennych i jest wykonany ze stali nierdzewnej. Litr wody zagotujesz w około 2 minuty. Dodatkowo gratis dostaniecie od nas pojemny zaparzacz do herbaty, który pozwoli Wam cieszyć się ulubionym smakiem Waszej herbaty na dłużej. Co więcej, nasz zaparzacz świetnie sprawdzi się jako spieniacz do mleka. Wystarczy kilka ruchów i otrzymasz mleko zamienione w delikatną, pyszną piankę do kawy. Po co wydawać pieniądze na elektryczne spieniacze do mleka, jeśli kupując czajnik Kalorik o mocy aż 3000 W, otrzymasz świetne urządzenie do ręcznego spieniania mleka za darmo. Za chwilę zaprosimy Państwa na prezentację kolejnego produktu, jednak teraz jeszcze przez chwilę możecie Państwo zapoznać się z wyjątkową ofertą. Tylko podczas trwania naszego programu za jedyne 59 zł otrzymasz szybko gotujący wodę czajnik Kalorik o mocy aż 3000 W wraz z zaparzaczem do herbaty, w którym możesz także spienić mleko do kawy. Nie wahaj się, zamów już teraz pod bezpłatnym numerem naszej infolinii. A skoro mówiliśmy o zdrowiu, o czystym powietrzu, o dobrym funkcjonowaniu naszego organizmu, to no to wszystko nie może się obyć bez zdrowia pochodzącego z warzyw i z owoców. Moi drodzy, wyciskarka dwuślimakowa, wyciskarka wolnoobrotowa firmy Kalorik. Teraz mnie się jęzor plącze. Wczoraj ty miałeś haba, dzisiaj ja mam. Fantastyczna, naprawdę rewelacyjna wyciskarka, która... Przewagę nad innymi wyciskarkami wolnoobrotowymi ma taką, że ma dwa ślimaki, że ma dwa, a nie ślimaki. Jeden ślimak umieszczony pionowo, drugi poziomo, więc czego ten pierwszy nie da rady wycisnąć, to ten drugi wyciska także. Jeżeli już pojawiają się jakiekolwiek odpady w pojemniku na odpady, to są suchusieńkie, także nie można już nic więcej z nich wycisnąć. Drodzy Państwo, 999 zł to jest cena za to urządzenie specjalnie dla Was na czas trwania naszego programu. Dlatego my za chwileczkę pokażemy Wam, co można wykonać przy użyciu właśnie wyciskarki wolnoobrotowej dwuślimakowej, ale Wy nie czekajcie do końca prezentacji, dzwońcie już teraz. Mamy 28 aż sztuk. Aż 28 albo tylko 28? Moim zdaniem tylko 28, ponieważ drugiego takiego sprzętu na polskim rynku detalicznym nie znajdziecie. Tego typu urządzenia takiej jakości dostępne są jedynie na rynku profesjonalnym, zawodowym. Nie dostępne są dla konsumentów indywidualnych. Takie urządzenia znajdziecie w barach sokowych, w restauracjach, w hotelach, w punktach gastronomicznych. Najpierw może o budowie szybko, co wchodzi w skład i tak dalej. No wiadomo, podstawa z bardzo ładnym, czytelnym panelem. W ogóle całe urządzenie bardzo ładnie, designersko wygląda. Nowoczesne, takie troszkę future i powiedziałbym prawie, że kosmicznie wyglądające. Ale co jest ważne, dzięki temu jak wygląda to urządzenie, jak jest skonstruowane, jest bardzo łatwe w utrzymaniu czystości. Jest zgadza bardzo łatwe się do wyczyszczenia. Tworzywa, z których zostało wykonane, są wolne od bisfenolu, więc tak naprawdę soki czy musy wykonane w tej wyciskarce możecie śmiało, bez żadnych obaw serwować zarówno niemowlakom, jak i osobom, które są na dietach. A propos musy, przepraszam, ja wiem, że mówisz o konstrukcji teraz, ale nie ma potrzeby, żebyście kupowali słoiczkowe musy dla małych dzieci. Słoiczków tak zwanych pierwszego żywienia, pierwszego czy drugiego, możecie początkowego żywienia, same, tak? Sami możecie wykonać, a jeśli jeszcze macie dostęp do własnych warzyw, owoców ze sprawdzonego źródła, no to przekazujecie dzieciom samo zdrowie, ale zarazem sobie. Teraz tak, szybka informacja o tym, co my tu mamy. Panel dotykowy, w którym są cztery przyciski tak naprawdę i one załatwiają nam całe działanie urządzenia. Jest specjalna popychaczka, jest górna część, którą jednym ruchem się odkręca. Dołączone są trzy tak zwane sita. Jedno sito jest do wyciskania soków, czyli takie z dziureczkami sito. Czekaj, czyli takie tutaj polecane do twardych warzyw i owoców. A tu jak na złość się nie trafiło. No tak, bo jest akurat... Wszystko mamy zamontowane. Potem jest... Sito właśnie takie z podłużnymi otworami. To jest sito do musów i nadające się fantastycznie do owoców miękkich. O, ty masz akurat proszę to bardzo do soków. Ja mam. Ja tutaj... będę robiła sok, więc ja pokażę, jak wygląda sito do soków. Ja mam to do musów, więc akurat mam tutaj to. Teraz pierwszy ślimak, ten pionowy ślimak, który już tutaj spróbuję wyjąć, on bardzo mocno przez uszczelki siedzi. Proszę bardzo, duży, naprawdę twardy, nie oprze mu się żadne warzywo, żaden owoc. Drugi ślimak jest tutaj w poziomej części, ja go wyjmę. O, przed chwileczką Państwo widzieliście, kiedy ja wyciągałam sitko, wyciągnęłam również
ten poziomy ślimak. No i mamy dwa rodzaje końcówek tutaj do odpadów. To jest jedna z tych końcówek jest przeznaczona do odpadów z owoców twardych. Takich jak twarde jabłka, marchewki czy szparagi, brokuły. Szparagi, burak, burak, broku. Tak, zgadza się. Czyli wszystkie te twarde owoce, warzywa. Druga natomiast do rzeczy miękkich, do deserów lodowych, do musów. Sorbetów. Bo przecież jak wykonamy taki mus, możemy zamrozić i od razu mamy sorbet lodowy. Drodzy Państwo, co jest ważne, dzięki naszej wyciskarce możecie uzyskać również sok z ziół. To jest rzadko spotykane. Możecie również wycisnąć sok z natki pietruszki, z jarmużu. Możecie zrobić sok ze szpinaku. A dzięki temu, że mamy dwa ślimaki, otrzymujemy 15% więcej napoju, aniżeli możemy uzyskać przy użyciu innych wyciskarek. Bo sok wyciśnięty jest dzięki temu bardzo, bardzo dobrze. A co jest też ważne, cały błonnik dostaje się do naszego organizmu, ponieważ nie wyrzucamy go z odpadami, ponieważ tych odpadów prawie nie ma. Drodzy Państwo, dosyć teorii. Jeszcze jedna informacja techniczna, ale bardzo ważna. Bezpieczeństwo. Zobaczcie, w tej chwili mam zdjętą górną pokrywę. Teraz teoretycznie, gdyby ktoś tu włożył paluszki, włączył urządzenie, to jest po paluszkach, nie przy tym naszym urządzeniu, nie przy wolnoobrotowej, dwuślimakowej wyciskarce, ponieważ system bezpieczeństwa, jeżeli jest zdjęty element górny, ten główny, nie pozwoli nam włączyć tego urządzenia. Nie pozwoli, proszę bardzo, panel dotykowy jest wygaszony. Nic się nie świeci, nie można, ja mogę dotykać, tu wciskać, przytrzymywać, nie uruchomi się, dopóki nie założę tej górnej części. Dopiero jak założę górną część, zapnę. Uwaga, słuchajcie sygnału. Nie sygnał wiem, czy było słychać piknięcie, ale dopiero jak zamknąłem, wtedy pojawił się sygnał gotowości do pracy, zapalił nam się panel sterujący. Oczywiście całość po zdemontowaniu, po rozebraniu można elegancko zdjąć, opłukać, umyć w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem, miękką ściereczką czy gąbką. Marcin, ja już muszę chodzę do działania, bo ja mam ochotę. Ja też przechodzę do działania. Sok. Co robisz? Ja robię sok z jabłka i szpinaku. Dobrze, a ja w takim razie robię musy, czyli owoce miękkie, proszę bardzo, uruchamiam. Drodzy Państwo, dwa tryby uwagę. Prędkości obrotowej mamy tutaj. Właśnie do miękkich owoców jest tryb soft, do owoców twardych normalny tryb, gdzie te ślimaki się obracają nieco szybciej. I lecimy. Ja sobie robię z miękkich, więc ja tutaj wolne obroty wrzucam. Ja chciałam tylko zwrócić banany, Państwa miękkie, uwagę, gruszki i mandarynki. Że ja wcale nie obieram tych jabłek. Ja tylko odcięłam gniazda nasienne, ponieważ pod skórką jest najwięcej witamin, najwięcej wartości odżywczych. Znajduje się właśnie pod skórką naszych owoców i warzyw. No wiadomo, buraka raczej proponuję obrać, ale bardzo cieniutko. Natomiast z jabłkiem nie ma zupełnie takiej potrzeby. Obiecałam, że będzie jabłko i szpinak, więc proszę bardzo, jabłko już prawie całe przeciśnięte. Tu, gdzie widzicie, leci sok. Na końcu naszej wyciskarki jest pojemnik na odpady. Zobaczcie, włożyłam już pół jabłka, a odpadów jeszcze nie mam. Dlatego, że wszystko jest zmiażdżone i jest cały sok wyciśnięty. Drodzy Państwo, normalnie taka wyciskarka profesjonalna kosztuje kilka tysięcy złotych. A u nas specjalnie dla Was cena 999 zł, czyli 30% rabatu otrzymujecie tylko w czasie trwania naszego programu. Dlatego zapraszamy bardzo serdecznie. Dzwońcie, zamawiajcie, nie ponosicie kosztów przesyłki, nie ponosicie kosztów połączenia, więc nic nie dopłacacie, a otrzymujecie całą masę zdrowia, witamin i wartości odżywczych, które możecie serwować całej swojej rodzinie. Powiem więcej, ta wyciskarka jest tak łatwa w obsłudze, że nawet dzieci bez problemu obsługują tę właśnie wyciskarkę. Co więcej, dzieci bardzo chętnie piją soki, które wykonywane są przy użyciu tej wyciskarki, ponieważ one są najzwyczajniej w świecie smaczne. Nasza wyciskarka nie zawiera związków bisfenolu, więc jest naprawdę bezpieczna, jeśli chodzi o to, co z niej wychodzi, bo bardzo wiele produktów tych tańszych, gorszej jakości jest wykonanych z kiepskiej jakości materiałów, przez co potem przygotowane w nich pożywienie, soki czy cokolwiek innego tak naprawdę wcale nie jest aż tak zdrowe, bo są zanieczyszczone. Są zanieczyszczone tymi związkami chemicznymi. U nas nie ma tego problemu. Co jest ważne, do 20 minut może wyciskarka
pracować nieprzerwalnie, a to znaczy, że możecie przygotować bardzo dużo soku, nie przerywając pracy wyciskarki. W zestawie otrzymacie dwa pojemniki na sok i na miąższ, trzy wymienne wkładki, które Wam pokazywaliśmy ze stali nierdzewnej, dwie nakładki do uzyskania różnej konsystencji wyciskanego soku lub musu, szczoteczkę do oczyszczenia, no bo przecież higiena jest bardzo ważna. No i co jest najważniejsze, ponieważ bez tego nie wykonalibyśmy soku, popychacz. Więc nie trzeba tu palcem nic wpychać, ani żadnym, nie wiem, nożem, widelcem, tylko mamy specjalny popychacz, dzięki któremu bezpiecznie wciśniemy wszystko to, co gdzieś tam nie chce nam się Drodzy Państwo, przez te gardziel przecisnąć. Ja muszę to pokazać. Ja miałam cały talerz szpinaku i jedno wielkie jabłko. Odpadu mam tyle. Bardzo niewiele. To jest mój cały odpad. Dokładnie tak. Nie dość, że właściwie nic, to jeszcze ja nie jestem w stanie... O, zobaczcie. Jestem w stanie zrobić taką małą kuleczkę tylko. To jest cały mój odpad. Jabłko było ze skórką, ze środkiem. A proszę bardzo, wszystkie cenne składniki wyciśnięte. Ja ściskam i nic się nie dzieje. Nie jestem w stanie wycisnąć już nic więcej z tych warzyw i z tego owocu, które miałam. Bo dzięki dwóm ślimakom sok wyciśnięty z owoców i warzyw jest wyciśnięty maksymalnie i tego odpadu jest bardzo niewiele i jest on bardzo suchy. Ja mam tutaj już mus wyciśnięty, bardzo gęsty, piękny, pomarańczowy kolor. Ten mus mógłby się zamienić w deser lodowy. Na przykład, bo można by było śmiało zamrozić go. A jeszcze jeśli do tego wszystkiego dodamy jakiś patyczek i specjalną foremkę, to powstaną fantastyczne lody z musu owocowego, takie sorbetowe wręcz. No to teraz, jak już mówisz o patyczku, o lodach sorbetowych, to ja proponuję zestaw, który kochają wszystkie dzieci. Marchewka, pomarańczka, gruszka i jabłko. Oczywiście, nie ma żadnego zestaw problemu. Zestaw tak zwany klasyczny. Oczywiście włączamy naszą wyciskarkę. Pamiętajcie, jest to wyciskarka wolnoobrotowa. Oznacza to, że nie można zbyt szybko popychać warzyw czy owoców, które się znajdują w środku. Chodzi o to, żeby oba ślimaki miały czas na wyciśnięcie z warzyw i z owoców wszystkiego, co najlepsze. Pięknie, zobaczcie, pięknie to wygląda przy marchewce, zobaczcie. Tu mamy wiórki marchewkowe. Suche wiórki marchewkowe. Ja Marcinie, przepraszam, zaraz zanim rzucę owoce, ja chcę, żeby Państwo zwrócili uwagę, bo tutaj pięknie to wygląda. Suche wiórki marchewkowe i czysty, klarowny sok. Bardzo często jest tak, że producenci wyciskarek mówią, że wszystkie twarde warzywa, owoce można wyciskać, po czym okazuje się, że wkładamy taką marchewkę czy buraka, awaria, wyciskarka się blokuje, staje, zdarzyło nie chce nam się zadziałać, tak, zdarza się tak. Albo na przykład każą wcześniej namoczyć marchewkę w wodzie, no bo i tak o takim pomyśle no też dobra, słyszałem. No dobra, ale to wtedy nie mamy soku z marchewki, tylko mamy wodę z marchewki. No wodę z marchewki, natomiast tutaj zastosowany silnik i przełożenie tego silnika jest tak mocny, że tu nie ma tego problemu. Wyciskarka radzi sobie bez kłopotu z każdą twardością owoców. Drodzy Państwo, bardzo ważne jest to, że możemy wykonać soki klarowane i przede wszystkim 100% naturalne, by jeżeli podacie taki sok swoim dzieciom, czy sami wypijecie porcję takiego soku codziennie, na pewno bardzo szybko odczujecie różnicę. Tu nie macie żadnych dodatków chemicznych. Jeżeli macie dużo soków do zrobienia, wyciskarka sama po 20 minutach się zatrzyma. Dacie jej wtedy odpocząć 15 minut i znowu będzie działała. Co jest ważne? Drodzy Państwo, bardzo łatwo czyści się tę wyciskarkę również. Możemy system płukania Tak, możemy wykorzystać system płukania, który mamy czyli wlewamy troszkę wody, zamykamy tutaj wylot
soku, wlewamy odrobinę wody, włączamy specjalny przycisk, jest od tego przycisk opisany jako clean. I woda pracuje sobie w środku. Woda pracuje w środku, wypłukuje nam z zakamarków tej zmywarki te wszystkie pozostałości po owocach, które gdzieś tam w środku i możemy już przygotować kolejny sok. I za chwilę można przygotować, później wypuszczamy tylko całą tę wodę, przygotowujemy kolejny sok, albo oczywiście, tak jak pokazywałem na początku, można zdemontować każdy element, wyjąć oba ślimaki, zdjąć tutaj tę górną część, opłukać pod zlewem, pod bieżącą wodą, ewentualnie użyć miękkiej gąbki, odrobinę płynu do naczyń, jeśli już ktoś bardzo dokładnie chce umyć i mieć pewność, że tam nic nie pozostało. Ale co jest też istotne dla mnie, bardzo łatwo montuje się tę wyciskarkę, ponieważ wszystko jest fajnie ze sobą skomponowane. Tu nie ma problemu, że trzeba się mocować, śrubokręt, siłować. Śrubka gdzieś. Wszystko naprawdę jest bardzo łatwe w obsłudze. Nie jest skomplikowana. Tak jak mówiłam, nawet dzieci są w stanie obsłużyć tę wyciskarkę. Czy na przykład starsze osoby, które mają problem z nowinkami technicznymi, znaczą wyciskarką, poradzą sobie na pewno bez sobie poradzą, problemu. A zdrowie, które otrzymają dzięki wypiciu soków, które są wykonane przy użyciu wyciskarki, na pewno bardzo, bardzo dobrze im zrobi. Moi drodzy, Państwo, pospieszcie się, bo zostało jeszcze tylko 19 wyciskarek wolnoobrotowych, dwuślimakowych, do zdobycia, do kupienia w trakcie naszego programu. Ja przypominam, bezpłatna infolinia, numer tej infolinii macie u dołu ekranu. Dzwoniąc, nie ponosicie kosztów tego połączenia, bo jak powiedziałem, jest to bezpłatna infolinia. Zamawiacie sam produkt w cenie 999 zł za sztukę. No i moi drodzy, za przesyłkę kurierską nie płacicie. Przesyłka kurierska jest gratis, więc no nic, tylko zamawiać, kupować, a soki, które będziecie mogli zaserwować sobie, swojej rodzinie, no to samo zdrowie, same witaminy i to... O, już mi do ucha mówią z reżyserki, że oni chcą ten sok. Chwileczkę. Moi drodzy, wy dostaliście hamburgery i mięso, soki są dla nas. O. Ale zobacz, ja jestem zachwycona tymi kolorami. Oj, mnie się to zawsze bardzo podoba. Pomarańczowy, to żółty, zielony. Tak niesamowitego, tak, drodzy Państwo. Wygląda. Gdybyśmy tutaj jeszcze mieli sok z buraka, byłby piękny, czerwony. Drodzy Państwo, nigdy soki sztuczne z dodatkiem chemii nie będą tak pięknie wyglądały, bo to i jest kolor tak natury. Fantastycznie smakować. To jest kolor natury, to jest smak natury, to jest samo zdrowie. Pamiętajcie, witaminy z warzyw, z owoców, możecie z ziół nawet sok wycisnąć. Mieliśmy tutaj taki kopiasty talerz warzyw i owoców. Zostało nam troszkę wiórków. Tu już więcej wiórków, ale też one są suchusieńkie. To jest tak, bo z twardych owoców zawsze tego odpadu jest odrobinę więcej, ale to wszystko jest suche. Zobaczcie, ja chwycę. Patrzcie, ani kropla. Nie jestem w stanie wycisnąć. Ja już to pokazywałam też, ale jakby ktoś powiedział, że ja jestem słabą, delikatną kobietką. Marcin mógłby wycisnąć więcej. Nie, Marcinowi też się nie uda wycisnąć. Nie uda mi się. Drodzy Państwo, a naprawdę musimy, mam siłę w rękach, bo na co dzień rozgniatam orzechy w dłoniach. Musimy za chwileczkę przejść do kolejnej prezentacji. Pokażemy Wam za momencik hit naszego programu, czyli urządzenie o nazwie Thermomaster, 12-funkcyjne urządzenie Thermomaster. Po wczorajszym programie, gdzie sprzedały się wszystkie produkty, dostaliśmy prośbę, żeby jeszcze raz podejść do tego tematu, jeszcze więc powtórzyć. Wrócimy do Thermomastera. Zostało nam kilka sztuk, więc dostaliśmy zgodę, dostaliśmy zielone światło, aby dzisiaj również w promocyjnej cenie zaproponować Państwu, zaprezentować Thermomaster. Natomiast ale jeszcze niecałe dwie minuty. Wolnoobrotowa, dwuślimakowa wyciskarka tak do soków. Czyli to Wy w razie czego decydujecie, co w tych sokach ma się znaleźć, jakie owoce kupicie, jakie owoce tutaj wrzucicie do niej, taki będziecie mieli fantastyczny sok. 999 zł to cena tylko dla Was, tylko w czasie trwania naszego programu. To jest 30% taniej niż cena regularna. I naprawdę regularnie, warto. Naprawdę regularna cena warto. To 1500 zł. Przypominam, tego typu wyciskarka, czyli dwuślimakowa, wolnoobrotowa. Znaczy, poczekaj, generalnie dwuślimakowych wyciskarek raczej nie ma. No chciałam to właśnie powiedzieć. A, bo myślałem, że powiesz, że jeżeli kosztują są dużo dostępne, więcej. To są dostępne tylko na rynku tak zwanym profesjonalnym, zawodowym, a nie na wolnym rynku detalicznym. Z reguły te, które są dostępne, są jednoślimakowe. Tu już technologia jest różna, bo jedne są z pionowym ślimakiem, drugie z poziomym, ale jest jeden ślimak. Nasza jest dwuślimakowa, dzięki czemu uzyskujecie do
15% więcej soku z każdego produktu. I mniej odpadów, a jeżeli już te odpady są, to są naprawdę suche, wyciśnięte po prostu na wiór. Na maksa, na wiór. Na wiór. Na pewno będziecie zadowoleni z zakupu, natomiast pamiętajcie, że macie również 2 lata gwarancji na tę wyciskarkę, gdyby coś się działo z nią nie tak. To jest tylko urządzenie, takie rzeczy się zdarzają, nie musicie nic się martwić. Serwis firmy Kalorik znajduje się w Polsce, oczywiście. Więc jeżeli cokolwiek będzie się działo nie tak, dzwonicie na infolinię, informujecie o tym i natychmiast wam, że nie będzie macie się załatwioną działo nie sprawę. Tak, że będzie wszystko dobrze. Dokładnie tak. Dlatego zapraszamy bardzo serdecznie, drodzy Państwo, do zakupu naszej wolnoobrotowej, dwuślimakowej wyciskarki do soków z warzyw i owoców. Drodzy Państwo, 14 sekund jeszcze mamy. Mamy jeszcze nadzieję, że zostało, na infolinii spokojnie. Już jest korek. Powinien być. Jeżeli traficie na korek na infolinii, nic się nie martwcie, nie rozłączajcie się, zostańcie z nami. Na pewno zostaniecie obsłużeni. My za momencik wracamy z Thermomasterem, a przy okazji wypijemy nasze zdrowe soczki. Do zobaczenia. Zanim przejdziemy do prezentacji kolejnego produktu, mamy dla Was wyjątkową promocję. Tylko podczas trwania naszego programu możecie pod bezpłatnym numerem naszej infolinii zamówić wyjątkowy czajnik marki Kalorik o oryginalnym kształcie i mocy aż 3000 W, która zapewni wyjątkowo szybkie gotowanie wody. To najwyższa moc, jaką osiągają elektryczne czajniki. Czajnik Kalorik ma grzałkę płytową, wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed przegrzaniem, obrotową podstawę, filtr osadów wapiennych i jest wykonany ze stali nierdzewnej. Litr wody zagotujesz w około 2 minuty. Dodatkowo gratis dostaniecie od nas pojemny zaparzacz do herbaty, który pozwoli Wam cieszyć się ulubionym smakiem Waszej herbaty na dłużej. Co więcej, nasz zaparzacz świetnie sprawdzi się jako spieniacz do mleka. Wystarczy kilka ruchów i otrzymasz mleko zamienione w delikatną, pyszną piankę do kawy. Po co wydawać pieniądze na elektryczne spieniacze do mleka, jeśli kupując czajnik Kalorik o mocy aż 3000 W, otrzymasz świetne urządzenie do ręcznego spieniania mleka za darmo. Za chwilę zaprosimy Państwa na prezentację kolejnego produktu, jednak teraz jeszcze przez chwilę możecie Państwo zapoznać się z wyjątkową ofertą. Tylko podczas trwania naszego programu za jedyne 59 zł otrzymasz szybko gotujący wodę czajnik Kalorik o mocy aż 3000 W wraz z zaparzaczem do herbaty, w którym możesz także spienić mleko do kawy. Nie wahaj się, zamów już teraz pod bezpłatnym numerem naszej infolinii. Zanim przejdziemy do prezentacji kolejnego produktu, mamy dla Was wyjątkową promocję. Tylko podczas trwania naszego programu możecie pod bezpłatnym numerem naszej infolinii zamówić wyjątkowy czajnik marki Kalorik o oryginalnym kształcie i mocy aż 3000 W, która zapewni wyjątkowo szybkie gotowanie wody. To najwyższa moc, jaką osiągają elektryczne czajniki. Czajnik Kalorik ma grzałkę płytową, wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed przegrzaniem, obrotową podstawę, filtr osadów wapiennych i jest wykonany ze stali nierdzewnej. Litr wody zagotujesz w około 2 minuty. Dodatkowo gratis dostaniecie od nas pojemny zaparzacz do herbaty, który pozwoli Wam cieszyć się ulubionym smakiem Waszej herbaty na dłużej. Co więcej, nasz zaparzacz świetnie sprawdzi się jako spieniacz do mleka. Wystarczy kilka ruchów i otrzymasz mleko zamienione w delikatną, pyszną piankę do kawy. Po co wydawać pieniądze na elektryczne spieniacze do mleka, jeśli kupując czajnik Kalorik o mocy aż 3000 W, otrzymasz świetne urządzenie do ręcznego spieniania mleka za darmo. Za chwilę zaprosimy Państwa na prezentację kolejnego produktu, jednak teraz jeszcze przez chwilę możecie Państwo zapoznać się z wyjątkową ofertą. Tylko podczas trwania naszego programu za jedyne 59 zł otrzymasz szybko gotujący wodę czajnik Kalorik o mocy aż 3000 W wraz z zaparzaczem do herbaty, w którym możesz także spienić mleko do kawy. Nie wahaj się, zamów już teraz pod bezpłatnym numerem naszej infolinii. I jesteśmy już z powrotem. Z naszym hitem, tak jak zapowiadaliśmy. Thermomaster. Tak Thermomaster, jest. Czyli wielofunkcyjne, bo niby 12-funkcyjne, ale my już wiemy, że dużo więcej funkcji ma to urządzenie. Rewelacyjny kombajn kuchenny, który każdy, niezależnie czy jest mistrzem w gotowaniu, czy nie jest mistrzem w gotowaniu, powinien mieć, bo dzięki niemu można stać się jeszcze lepszym. Jeśli nie jesteś mistrzem, a nawet od kuchni trzymasz się daleko, gwarantuję, że jeżeli kupisz sobie Thermomaster, na pewno pokochasz gotowanie. Jest naprawdę świetnym gadżetem, który powinien mieć każdy. Tak, szatkuje, sieka, mieli, gotuje, emulguje, gotuje na parze, wyrabia ciasto, kruszy lód, smaży, podgrzewa, waży, nie wiem, tylko nie odkurza i nie pierze.
Ale ubija pianę. Ale ubija pianę, ubija bitą śmietanę bez żadnego problemu. Można czyli robić możemy wykonać, masło. Czyli możemy masło tak naprawdę no. przy użyciu tego urządzenia wykonać wszystko w kuchni. Otóż łącznie z tym, to. Że możemy zmielić ziarna na przykład pszenicy, czy też żyta, czy możemy zmielić kaszę gryczaną, niepaloną i wykonać swoją własną mąkę. I tylko w tym programie, tylko w czasie trwania naszego programu, który jest na żywo, możecie kupić Thermomaster w cenie 699 zł, to jest 54% taniej niż cena regularna. Jeżeli to nie jest malutki się, rabacik, to nie jest 10%, to nie jest udawana promocja, ale prawdziwa. To jest więcej niż połowa, mniej niż połowa ceny. Dokładnie tak. Jeżeli orientujecie się w cenach urządzeń podobnych na rynku, to doskonale wiecie, że tego typu urządzenia potrafią kosztować nawet do kilku tysięcy złotych. I tutaj macie urządzenie za 699 zł, a jest ono naprawdę pełnowartościowym urządzeniem, świetnie działającym. Nie. Marcinie, ty opowiadasz, a ja już chcę wstawić jedzenie, tylko oczywiście muszę mieć jakieś problemy, bo ja nie byłabym sobą. Ależ to jest standardowy przypadek z folią aluminiową. Daj, pomogę Ci z tym problemem. To pomóż, a ja przygotuję. Drodzy Państwo, opanowane. Ponieważ nasze urządzenie pozwala, aby przygotowywać potrawy na parze, ja przygotuję dzisiaj dla Was. Potrawy na parze, dla par, dla całych tak rodzin. Jest. Brokuły na parze. Już uwolniłem folię aluminiową. I rybę. To będzie pstrąg. Proszę bardzo. Rzucić, proszę. Pstrąg tęczowy, proszę bardzo. Oczywiście. Dobra, to mów od razu, co tam dodajesz, co ja bo robię? Może ktoś akurat chce przepis. Ach, może ktoś chce przepis? Na dobrze przygotowanego to, wiesz co, zrób mi trochę więcej miejsca, będzie okay, bardziej przesuwam. Widać, dobrze? To jest, nie jest łatwe, bo przystawki się przyssały. To jest to, co mówimy, że to pomaga w kuchni, ale niestety nie w naszym programie, tak? Tak, że... przystawki, a ten sprzęt jest przystawki wyposażony mamy. W cztery, które jak się zassą dobrze do blatu, to naprawdę ciężko oderwać ten sprzęt i przesunąć. Ale dzięki temu to jest bezpieczne. Sprzęt stoi stabilnie na stole, dziecko nie ściągnie tego ciągnąc za przewód, czy koty często chodzą po blatach, więc on tego nie zrzuci, tylko dlatego, że ma swoje widzimisię. Chociaż myślę, że jak się taka rybka pojawi na blacie, to kot by bardzo chętnie się tam pojawił. A, dostał do środka. Dostał, do tak. No, rybka tak. dostała. Mów, co zrobiłaś. Tutaj mamy masełko w rybie. Masełko klarowane, tak? Klarowane masło. Troszeczkę posolę. Ja uważam, że ryba nie potrzebuje więcej przypraw. Wystarczy odrobina soli, odrobina masła i wkładam czosneczek do środka. Uważaj na paluszki, bo ty dzisiaj z nożami nie już jesteś udało się. Zaprzyjaźniona jakoś mocno. Wcześniej pokropiłam cytryną całą rybę. No tak, bo no i coś trzeba bardzo cytryną. Ważnego. Natka pietruszki. Zobaczcie, jak to wygląda. Smak i aromat. Ja bym chciała zwrócić uwagę też na czas. Kochani, pamiętajcie, my pokazujemy Wam, że nasze urządzenie pozwala oszczędzić czas. Oszczędzić energię. Co jest ważne, jeżeli oszczędzimy czas, to oszczędzamy też energię i poddajemy produkty krótkiej. Rzecz. Krótkiej obróbce termicznej, dzięki czemu zachowujemy więcej wartości odżywczych. Tak, ponieważ ja uwielbiam, żeby tu... brokuły również były z masłem, odrobinkę dam do gotowania. Znowu dostała słowo toku. Nie, bo chodzi, gotuję. Tu, nie chodzi tu tylko o oszczędność czasu w sensie szybkiego przygotowania, choć to jest bardzo ważne, ale chodzi też o oszczędność czasu naszego, ponieważ to urządzenie tak naprawdę po tym, jak już je uruchomimy, zaczyna wszystko robić samo. I tak naprawdę my mamy wtedy wolne ręce i możemy śmiało... Marcin, tu mamy brokuły, które będą równocześnie przygotowywane na parze z naszą rybą. Zwróćcie uwagę na to, jak duża jest tutaj tacka. Ja wkładam jedną rybę, ponieważ... Spokojnie dwie się zmieszczą, a jeżeli się dobrze ułoży, to i trzy. Trzecia by Zobacz, się zmieściła. Tak, tak. Ja myślę, że spokojnie całą rodzinę byśmy nakarmili. Przy czym ten pstrąg jest naprawdę duży, to od razu tak, trzeba zaznaczyć. Ale co jest jeszcze ważne? Ja w tym momencie tego nie robię, ponieważ nie mam dzisiaj tego w menu, natomiast w momencie, kiedy będzie się przygotowywała ryba i brokuły na parze, mogłabym na przykład wrzucić ryż, kaszę w koszyczek. Albo ziemniaczki. Albo po ziemniaczki, ubrane, dokładnie, drobną do garnka. Ziemniaczki i też one na tej parze by sobie tam pięknie doszły. Przy czym ze względu na to, że ziemniaki zawsze gotują się troszkę dłużej, a tutaj w programie nie mamy aż tyle czasu, to ziemniaków dzisiaj nie będziemy wrzucać na parę. Będzie sama rybka i brokuły i to powinno nam szybko, sprawnie, elegancko tutaj dojść do siebie.
Bardzo czytelny ekran, bardzo czytelny, drodzy Państwo. Tak, panel sterowania i wyświetlacz. I wyświetlacz. Ustawiłam w tym momencie czas, ustawiłam temperaturę i ustawiłam tempo obrotu noży w środku. Noży albo mieszadła, bo w zależności tak od tego, jaką końcówkę zainstalujemy. Jakie mamy końcówki? Po co te noże, te mieszadła, te końcówki? Po to, żeby cokolwiek gotujemy w termomasterze nam się nie przypaliło i żebyśmy my nie musieli stać nad tym i tam mieszać co chwilę łyżką, jak w tradycyjnym garnku. Nie, to urządzenie gotuje za nas. Nie powodując wykipienia potrawy, nie powodując przypalenia się, wszystko, znowu problem. Mm-hmm. Ojej, ciężko. Dobrze, drodzy Państwo, chciałam pokazać Wam, co my mamy w tym urządzeniu, kiedy je zamówimy. Bazę dokującą ze zintegrowaną wagą. Ze zintegrowaną wagą, z panelem sterującym, z wyświetlaczem, wszystko jest pięknie, czytelnie na nim pokazane, więc intuicyjnie garnek się obsługuje całe urządzenie. Mamy garnek o bardzo dużej pojemności. Ponad 2 litry, z czego użytkowa pojemność taka bezpieczna to jest 2 litry. To jest chyba 2,5 pojemności bardzo dużo. W ogóle. To jest bardzo dużo. Oprócz tego mamy noże. Noże bardzo twarde, bardzo ostre, hartowana, twarda stal nierdzewna. Jesteśmy w stanie kruszyć nawet lód, czy też dokładnie tak. Owoce mrożone. Owoce mrożone, możemy zmielić kawę, zmielić przyprawy typu pieprz, ziele angielskie i tak dalej. Mamy mieszadła, które są idealne do przygotowania na przykład ciasta drożdżowego, czy zwykłego ciasta, nawet na naleśniki. Mamy nakładkę do wykonania masła, tak jest, drodzy Państwo, motylek. Ale nie tylko masła. Możemy bitą śmietanę wykonać przy użyciu tego motylka, czy też pianę z białek. I to na sztywno. No, bezy wychodzą idealne. Oprócz tego kopystkę mamy, którą możemy w razie czego którą możemy zgarnąć jedzenie ze ścianek garnka, ale... Poczekaj, no. daj mi. Zobaczcie, ta kopystka, ona ma tutaj taki specjalny kołnierz i wyjaśnię Wam teraz, do czego służy, ponieważ górna pokrywa tego właśnie termomastera ma otwór, przez który możemy w trakcie na przykład gotowania dodać, a to śmietanę do zupy, a to dodać albo na przykład przyprawy, albo na przykład tak kaszę do krupniku można ale dorzucić. Ale w momencie, kiedy na przykład tu szatkujemy i zaglądając widzimy, że coś jest nie tak, wkładamy tę kopystkę, nie ryzykując, że włożymy tam coś innego i nam noże to zahaczą, wyszarpną, czy cokolwiek z tym zrobią, i możemy tutaj pracować bezpiecznie tą kopystką w środku, pomagając temu, co dotknęło tutaj ścianek, przykleiło się do ścianek, spaść z powrotem i się ale żeby nie było, że garnek jest odkryty, no bo przecież kiedy gotujemy, nie może być odkryty. Oczywiście. Mamy dekielek dodatkowy, który jest miarką. Otóż to, wyskalowaną miarką w mililitrach, tu jest do 100 mililitrów i tak, w gramach? Tak, jest w gramach. W gramach, okej. Okay. Dobrze. Drodzy Państwo, to jest to, co mamy, ale to jeszcze nie wszystko. Mamy jeszcze zestaw do szatkowania i siekania. To jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu możemy wykonać surówkę, w której warzywa, czy też owoce, które się dodaje do surówki, będą równomiernie pokrojone. Możemy oczywiście wykonać to także w naszym garnku przy pomocy noży siekających, ale wtedy warzywa, które się znajdują już na dnie garnka, będą cały czas ulegały rozdrobnieniu. I wtedy część z nich będzie bardziej zmiażdżona. Przy użyciu tej nakładki mamy pewność, że wszystkie fragmenty warzyw będą takie same. Na tej tarczy mamy tradycyjne oczka, tak zwane grube oczka, czyli tu... Jak do jabłek, do marchewki. Dokładnie, te, których najczęściej się w kuchni używa, ale odwracają tarczę. Mamy również noże do wykonania na przykład mizerii. Tak jest, bardzo, plasterki ogóreczków. Bardzo fajna rzecz, możecie śmiało kapustę siekać również przy użyciu naszego urządzenia. To jest bardzo, bardzo pomocne, ponieważ ja na przykład uwielbiam surówkę o nazwie Kolesław, czyli kapusta. Tak. Tam jest kapusta, ale ona musi być odpowiednio rozdrobniona. No, zazwyczaj zajmuje to bardzo dużo czasu, jeżeli by wykonać to ręcznie. Nawet ręcznie się nie podejmuje. Ręczne ścieranie to jest bardzo duża praca, a tutaj parę chwil i mamy wykonane. I żeby użyć tej tarczy, jest dołączony właśnie taki specjalny cokół, który umieszczamy w środku na... Do tego pokrywka, również z miarką. No dobrze, bo my tak opowiadamy, gadu, może ale może byśmy coś zrobili w praktyce, jeszcze. Tak? Marcinku, skoro mówiliśmy o surówce,
to ja proponuję, żebyśmy wykonali całościowo właściwie surówkę. Dlaczego mówię całościowo? Ponieważ do ulubionej Marcina surówki potrzebny jest majonez. Oj tak. Drodzy Państwo, dzisiaj wykonamy majonez również samodzielnie. Za pomocą termomastera. A właśnie. Ponieważ ja lubię Marcina wkręcać w rzeczy, których nigdy nie robił. Marcin, majonez wykonasz dzisiaj ty. No dobra, tylko co mi będzie potrzebne do tego? Przede wszystkim nasz przepiśnik. Nasz przepiśnik, proszę bardzo. Moi drodzy, do termomastera dołączony jest przepiśnik, czyli magiczna książeczka, w której jest cała masa obrazków, cała masa przeróżnych przepisów, pięknie ilustrowana. Pokażemy tutaj taki przepiśnik. O, właśnie. Pięknie ilustrowana z poprowadzeniem za rękę, krok po kroku, jakie produkty są potrzebne do przygotowania poszczególnych potraw, jakie ilości tych produktów, jakie elementy termomastera trzeba ze sobą zmontować, żeby móc przygotować daną potrawę, no i krok po kroku, co włączyć, jak włączyć, żeby potrawa nam wyszła. Nie opowiadamy, robimy. Mamy majonez, przepis na majonez. Pokazane przepięknie. Będziesz potrzebować motylka. Okej, w motylek. Mamy obrazek motylka. Otwieram garnek. I jest motylek. Proszę, zdejmij noże, włóż motylek. Składniki. Jajko. Jajko. Mamy jajko. Ale mamy jajko. Tu jest żółteczko, tak. Dobra. Tu jest oddzielone już. Łyżka musztardy. Musztarda też tu gdzieś była. Musztardę mamy, tak jest. Sok z cytryny. Sok z cytryny. Mamy proszę, jeszcze tu mamy cytrynę, proszę, oczywiście. Bardzo, nie ma problemu, to cytrynę sobie też tu przygotuję. Cukier. O, właśnie. Olej. Cukier, olej, tu jest butelka z olejem. I troszeczkę świetnie. Soli. I drodzy Państwo, wygląda, że to jest strasznie skomplikowane, bo przecież tyle produktów, jak to wszystko połączyć. Nic łatwiejszego. Mamy przygotowanie, krok po kroku, czyli jest wszystko opisane. Jedną linijkę. Zakładamy mieszadełko motylek. Założone. Do dbana dajemy wszystkie składniki oprócz oleju. Czyli jajko wrzucam, wlewam. Ile musztardy? Musztardy łyżka. Jedna łyżka. Łyżka, dobra. Czyli takich dwie co najmniej. Dwie takie, bo to jest łyżeczka, a potrzebna jest... Mogliśmy od razu wziąć łyżkę. No to już, mamy. Dobrze. Dobra. Sok z cytryny. Pomogę Ci, dobrze? Żeby było szybciej. Z połówki czy z połówki? Z połówki będzie dobrze. Co dalej? Ile cukru, ile soli? Łyżeczka cukru, pół łyżeczki soli. Łyżeczka cukru. Proszę bardzo, łyżeczka cukru. Widzisz, jak tu pięknie nam paruje nad naszym urządzeniem parującym? Rybka już się robi, brokuły. Ach. Czuć. I, łyżeczka super. Soli czy szczypta? Pół łyżeczki soli. Pół łyżeczki soli. Ja bym nawet mniej dała. Ja nie lubię za dużo soli. Ja wolę sobie później dosolić produkty. Okej, dobra. I troszeczkę cukru. Cukry już jest. Dobrze. I teraz zamykasz urządzenie. Proszę bardzo, zamykam. Czyli zakładam pokrywę i przekręcam wieko, tak żeby tutaj się zapięło. I teraz zamknęło. Włączamy mieszanie. Cztery minuty. Czas. Tylko nie ustaw 40 minut, dobrze? Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, cztery minuty. Widzę. Zobaczcie, jak to wszystko się łatwo ustawia. Co dalej? Obroty 5. Czyli speed. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I dalej włącz co? Start. Włączam? Okej, włączam start. I nasz majonez właśnie zaczął się robić. Drodzy Państwo, ja wiem, był w składzie również olej. Jeszcze go nie dodaliśmy, ponieważ należy go olej dolać dodajemy później, tak? W trakcie. Drobnym strumieniem, małym strumieniem, przez otwór. Dobra, czekaj, ja miałem robić. Ty miałeś robić? Dobrze. Ile tego oleju? 400 ml, możesz sobie nalać. Dobra, czyli w takim razie korzystamy z naszej miarki. 400 ml. Tak. No to na razie stóweczkę sobie odmierzymy. I wlewam. Ale drobnym strumieniem, drobnym, to musisz się powolutku robić. Moi mili, majonez. Ja pamiętam, że moja babcia mówiła, że najlepszy jest majonez domowy i jak strasznie dużo czasu potrzeba, żeby go wykonać, żeby był dobry, porządny, żeby się nie zważył. To jest naprawdę trudna praca. Dzięki naszemu urządzeniu Thermomaster możecie wykonać majonez samodzielnie w domu. Marcin, wolnym strumieniem. Zrobiłeś to za no szybko. Staram się. Ale to delikatnie, delikatnie. Jeśli Marcinowi nie wyjdzie, wydarujcie mu, to jest jego pierwszy raz z samodzielnym wykonaniem majonezu. Wszystkiego trzeba się nauczyć, ale mam nadzieję, że zrobisz to, że tak powiem, koncertowo i pięknie uda Ci się wyemulgować majonez. Drodzy Państwo, znamy takich majonezo-jadaczy, którzy by
każdą ilość majonezu mogli zjeść. Tak, naprawdę. I ze wszystkim. Mamy taką koleżankę, która majonez do wszystkiego. Nawet do jajecznicy. Do jajecznicy drzem z majonezem też już jadła. Dałaby radę. Choć to wydaje się połączenie okropne. Majonez. Dla niej możliwość wykonania samodzielnie w domu majonezu jest bezcenna, ponieważ zawsze ma świeży majonez. Przy okazji pozdrawiamy Cię, Daria. Tak, pozdrowienia dla Darii. Jak najbardziej. Marcin, nie pospieszaj tamtego oleju. Nie pospieszam, on musi się wolniutko kręcić, tak? A ja przygotuję. To już wygląda dobrze. No chyba. Tak, to już wygląda prawdopodobnie jak majonez. A ja przygotuję Ci tutaj zestaw konieczny do wykonania surówki. Marcina ulubiona surówka to jest surówka z pora. Spora i z jabłka. Tak? Ale to w takim razie, moją ulubioną surówkę musisz wykonać używając noży. Noży? Tak jest. A ja chciałam użyć tego, nie mogę? Wolisz noże? Wolę noże, bo por przez oczka, no co ty, moja droga. No dobra. Tu mamy już przygotowane jabłuszka i por, gdyby ktoś pytał. Czy ja mogę to wszystko wrzucić naraz? Tak, możesz to wszystko wrzucić naraz. Możesz to wszystko wrzucić naraz i teraz... A gdyby tak poczekać, aż będzie gotowy majonez i od razu dodać majonez? Czy lepiej nie? Lepiej nie. Lepiej nie. Majonez podamy już po wszystkim, żeby tylko wymieszać go. Dobrze. I teraz proponuję ustawić 5 sekund obroty. Tylko 5 sekund? No tak. Ale przecież 5 sekund to jest bardzo mało czasu. To jest bardzo mało czasu, ale termomaster bardzo dobrze szatkuje za pomocą noży. Poza tym, zawsze, w każdej chwili, jeżeli po otwarciu, po poszatkowaniu tego stwierdzisz, że konsystencja jest nieodpowiednia? Trochę nieodpowiednia, to można dołożyć dobrze jeszcze parę jakie sekund szatkowania. Jaka prędkość pracy noży? Piąteczka. Czyli 5 i 5. Piąteczka, 5 i 5. 5 i 5. Temperatury nie muszę, no przecież nie będę gotowała. Jeżeli chcecie się zamówić Thermomaster, drodzy Państwo, mamy 10 minut tej prezentacji, 13 sztuk zostało, a cena 699 zł, mam nadzieję, że zachęca każdego, ja bym jeszcze wstawiła. No to dobrze, to ja bym jeszcze. Zachęca każdego do zakupu naszego urządzenia. Tak, wiecie, chłopaki nam z reżyserki podpowiadają, że ryba się gotuje. No przecież po to ją wstawiłam. No, dokładnie. Ona się robi na parze, ta para musi się tutaj wydobywać. Chłopaki, o. Nie, tu się nic nie pali, tu nie ma jak się palić, ponieważ w środku kręcą się noże i nie ma co przywrzeć. Palić nie ma ryzyka. To się może gaz w kuchence gazowej. Tutaj nie mamy gazu, mamy tylko prąd i w środku mamy wodę, więc to się gotuje na parze. Tam się nic nie przypali, nic nie przywrze. Ale dziękujemy Marcinku za czujność. Chłopaki, bo my czasem potrafimy gotowości się zagapić. Dobrze. No dobra, to wygląda na to, że majonez no jest... chyba się zrobił. Marcin, tak? Brawo! Tak to miało wyglądać? Czy ta surówka miała tak wyglądać? Tak. I teraz za chwileczkę dodamy majonez. Proszę, uwaga, jest! Proszę o brawa dla Marcina! Jego pierwszy w życiu majonez. Jestem dzielny jak dzielnik i odważny jak odważnik. Czyli majonez się, można powiedzieć, udał, tak? Majonez się udał. Okej, wyciągnę teraz... Czyli co? Łączymy. Czy mamy jakąś większą miskę, czy nie? Czym mnie atakujesz? Nie, ja cię atakuję, tylko sama się zaatakowałaś. Czekajcie, ja się muszę rozejrzeć. Dobrze, tu mamy gdzieś tą miseczkę, która... Ale nie, to będzie za mało. Wiesz co, ja bym wzięła... Już widzę. Ja przyniosę dużą miskę. Dobra, to wskocz po dużą miskę. Ja wezmę tutaj... Ach, ten majonez zgarnę. Rzeczywiście, faktycznie. Znaczy, ja nie jestem jakimś wielkim fanem majonezu. Ale do jajka majonez, Marcin, musi być. No tak. Ale swój majonez to swój majonez, bo wiadomo, dokładnie wiadomo, co do niego dodaliśmy. Tam nie ma chemii, nie ma żadnych cudów, wianków. Oj, nóż wypadł. Razem z nożem wypadło. Dobra. Nóż zabieramy. Nóż zabieramy. Wrzucamy cały por i jabłuszko. Musimy Marcin przyspieszyć, bo inaczej chyba nie zdążymy pokazać wszystkiego, co byśmy chcieli dobrze. Państwu pokazać. Tak się zaczęliśmy zachwycać tym naszym majonezem. Proszę. Teraz do tego, daj mi to tutaj, proszę bardzo, do tego, ach, zróbmy troszkę miejsca, o, żeby mi się to tu zmieściło. Do tego dodajemy majonez, troszeczkę soli. On już jest doprawiony, można. On jest doprawiony, Marcin, majonez, pamiętasz? No dobra. Doprawiałeś, więc najpierw wymieszaj, spróbuj. Doprawiałem. Dobra, a ja już szykuję kolejną rzecz. Moi drodzy, obawiam się, że nie zdążymy wszystkiego przygotować, chciałam jeszcze Wam zrobić placki ziemniaczane i tatar, ale chyba... Chłopaki właśnie w reżyserce ucieszyli się na hasło tatar.
Kubuś, stek już dawno przez ciebie przeleciał. Możesz zjeść tatara również. Dasz radę, dasz radę. Dasz radę. Ale... O, proszę bardzo, zaraz zobaczymy, jak to... Masz wszystko? Zobaczcie, mięsko wołowe. Tak. Ja już troszeczkę pokroiłam na mniejsze kawałki. Idealnie. Ale... No widzisz? Idealnie, chcesz spróbować? No pewnie, że tak. Proszę cię bardzo. To jest genialne. Perfekcyjna. To jest z dzieciństwa moja ulubiona surówka, czyli por, ale teraz jabłuszko, będzie, majonez, wszystko teraz będzie dodatkowo ulubiona, ponieważ będziesz robił z własnym majonezem. Dokładnie, oczywiście. Który nie będzie za kwaśny, ze zbyt mocnym smakiem octu, co się bardzo często zdarza. Całego majonezu nie zużyłem, rzecz jasna. Tu jeszcze jest sporo tego majonezu, wiadomo, można teraz A ty już tu do miseczki pokaż, ile jeszcze go dobrze, zostało. Dobrze. Ach, tylko muszę czystą łyżkę wziąć. A ja włączam mięso na tatara. Więc potem cały majonez można zapakować sobie na przykład w słoiczek, tak jak ja tutaj wcześniej przygotowałem sobie majonez w słoiczku, wstawiamy sobie do lodówki i mamy swój własny majonez przygotowany własnoręcznie. No po prostu rewelacja. O, elegancko. A tam tymczasem Asia sieka mięso, tak? Na tatara. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj już wyciągam resztę majonezu, a wy nie czekajcie, nie ociągajcie się. 699 zł to cena Thermomastera, dzięki któremu te rzeczy, które my tu dziś robimy i wiele, nieskończenie wiele innych możecie zrobić sami we własnym domu, oszczędzając czas, oszczędzając pieniądze, więc... Więc naprawdę wszystko w waszych rękach. Dzwonicie na naszą bezpłatną infolinię. Przesyłka kurierska jest zupełnie gratis, więc nie musicie za nią płacić. Płacicie tylko i wyłącznie za Thermomaster. Fantastyczne urządzenie, które zrobi za was bardzo, bardzo wiele rzeczy. A wy włączając je możecie potem nawet wyjść z domu, bo cokolwiek, chociażby czy ryba na parze, czy zupa, czy cokolwiek będziecie robić, włączacie. Nie musicie się martwić o to, że wykipi, że się przypali. Wszystko elegancko się zrobi, a po ustawionym czasie, po upłynięciu tego czasu, który ustawicie na Thermomasterze, samo się wyłączy, urządzenie samo się wyłączy, co więcej, podtrzyma dość długo temperaturę, dzięki czemu ktoś z domowników, kto wróci po was do domu, was nie będzie w domu, wraca, nie wiem, dzieci wracają ze szkoły, wystarczy, że dacie im informację o tym, że słuchajcie, w Thermomasterze macie obiadek, proszę sobie nałożyć, zjeść. Dobra, Maciej, ten obiad moje mięso już się zmieliło, ja troszeczkę doprawię. To ja trochę nabrudziłem majonezem było, na blacie. Żeby było jak należy wszystko. Proszę bardzo, niektórzy lubią dodać odrobinę oliwy. Czy Kubusiu chcesz z odrobiną oliwy tego tatara, czy bez? Kuba niestety nie chce mi... Kuba chyba poszedł po chusteczkę, żeby ślinkę, która mu pociekła, obetrzeć. Kubusiu, czy ty chcesz z odrobiną oliwy tego tatara, czy bez? Proszę bardzo. Tam nie zjesz. Jak ja teraz dla ciebie zrobiłam, to nie zjesz. Nie dobrze, ma opcji. Nie, ja zjem, nie ma żadnego problemu. Dobrze. Kochani, tatar zrobiony. Marcinie, proszę, pokaż, tak, wyłóż dobra, tutaj tatara, już a ja już elegancko, pokazuję. Nie ma problemu. Idealnie, drodzy Państwo, ustawiłam tyle czasu, ile mieliśmy na prezentacji i co? Proszę bardzo, nasza ryba zrobiona, ja już Wam ją pokazuję. Przyspieszam ruchy, ponieważ chcę Wam jeszcze uwaga, bardzo ktoś, ważną rzecz tatara widział pokazać. Ktoś, jak jest posiekany, proszę bardzo. Tatar, pięknie. Na drobniutko, tak jak trzeba. I nie kupujemy mięsa mielonego, gotowego, w którym nie wiadomo, co zostało zmielone. Pies, buda, a może jeszcze kawałek kota się dostał. Nie, kupujemy proszę sobie takie mięso, jak chcemy. Sami możemy posiekać, przygotować tego tatara bez żadnego problemu. Dobra, łyżka jakaś by się proszę, dała. Mamy rybę, mamy brokuły. I drodzy Państwo, wszystko to zadziało się na Waszych oczach. Wszystko w czasie realnym, w czasie rzeczywistym. Proszę, zobaczcie. Na dobrą sprawę, jak ktoś 15, mi powie, że nie ma 15, czasu, żeby gotować, minut to gotowe. Ja go po prostu prześwięcę. To znaczy chyba. Nie, Asia, poczekaj, jeżeli ktoś nie ma Thermomastera, to może nie mieć czasu gotować, bo to zajmuje dużo czasu. Z Thermomasterem zajmuje to dużo krócej. Kochani, i mamy wolne ręce. Kilka rzeczy naraz byliśmy w stanie zrobić, owszem, mając tutaj 3 Thermomastery, no, ale dobra. Wy jesteście, wcale nie jesteście jakoś tak bardzo mocno ograniczeni. Ale zazwyczaj macie więcej czasu niż 15 minut, a my mieliśmy 15 a minut, mieli tylko 15 a ja chcę, minut, dokładnie. Ja chcę jeszcze jedną rzecz Wam pokazać. Ja chcę Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Szczególnie z dedykacją dla osób, które w niedzielę rano niekoniecznie dobrze się czują. No, co albo potrzebują na przykład dużo mocy w poniedziałek rano. Kochani, napój z natki widzisz. Pietruszki. W Thermomasterze da się go witaminowa. Przygotować. Słuchajcie, natka pietruszki nie jest taka łatwa do ogarnięcia, żeby zrobić z niej napój. Proszę, mamy natkę pietruszki, mamy... cytrynę, mamy odrobinę miodu,
dodam trochę wody. Czyli taki rozrusznik. To jest taki rozrusznik, dokładnie. Jak ktoś nie lubi miodu, nie lubi słodkiego, nie musi wcale dodawać. Co z tym tatarem, czy coś jeszcze do niego? Nie no, wstawię, możesz jajeczko ewentualnie zrobić dziurkę, jajko wbić do środka. A, dobra, okej. I będzie gotowe, tylko będzie tylko żółtko, dobrze? Dobrze, dobrze, dobrze. Ja szukam jeszcze wody tylko, przepraszam cię bardzo. Proszę cię bardzo. Mieliśmy wodę. Jest woda. Ach, tu mam nawet też, dobra. Tą chciałam, bo tamta była gazowana. Proszę, wlewam wodę. W środku mam noże siekające. I drodzy Państwo, za chwileczkę nasz napój mocy dla każdego z Was idealny. Powiem tak, niektórzy, moi znajomi, którzy nie lubią natki pietruszki, nie lubią niczego, co jest zdrowe. Marcin, potrzebuję pokrywkę. No przechwytuj jedną z tych, co tutaj mam. W tym wypadku nawet taki napój piją. Kochani, jeszcze parę minut zostało. Ja za mało czasu ustawiam. Drodzy Państwo, jeszcze po zakończeniu naszego programu infolinia będzie działać, więc dzwońcie. 699 zł to cena za Thermomaster, urządzenie 12-funkcyjne, ale to jest prawa, lewa ręka w kuchni. To jest nasz największy pomocnik pozwalający przygotować bardzo zdrowo, pyszne posiłki i bardzo, co jest ważne, sprawnie. Ja tak się rozpędziłam i ustawiłam chyba za małe obroty. Nie idealnie wystarczyło. Czy nie? Czy tak? Czy nie? Jeszcze jednak zwiększę obroty. Powinno być tutaj tempo 10, a ja miałam na piąteczce. Więc proszę bardzo. Dajemy dziesiątkę. Marcin, daj mi szklankę, bo nie ma czasu. Ja muszę nalać sok i już pokazać, jak to się robi. Marcin zawsze ma czas. Ja nigdy nie mam czasu, dlatego ja go tak zawsze poganiam, wiecie? Odsuń się, bo mi zagradzasz drogę do kosza. No ja mam z nim pokrywać. Ja go wygonię z kuchni. Ona nie ma czasu, ona wszystko ma zawsze tak, że kuchnia potem wygląda jak po przejściu tornada. Ja wolę robić spokojnie i w razie czego mieć porządek. Ale w czasie, kiedy ty robisz jeden posiłek, szklankę, kiedy ty robisz jeden posiłek, ja robię 5. Drodzy Państwo. Za pomocą Thermomastera udaje się zrobić zdecydowanie więcej. Dobra. Drodzy Państwo, proszę bardzo. Przez czas naszej prezentacji wykonaliśmy przekąskę. Wykonaliśmy surówkę. Wykonaliśmy obiad. Oczywiście, i jeszcze do tego tatara napój. Jeszcze na przykład można cebulkę pokroić ogórka, i można wszystko to zrobić w Thermomasterze. Kochani, zrobiliśmy bez szczypania w oczy. Dzisiaj to my zrobiliśmy straszny galimatias na naszym blacie. Ale to dlatego, okazji, że chcieliśmy bardzo, bardzo pokazać Wam produkty, których nigdy wcześniej Wam nie pokazywaliśmy. Ja potrawy, których Wam nie pokazywaliśmy. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was, ale co ważne, daliśmy Wam natchnienie do tego, aby kupić Thermomaster do siebie do domu. 699 zł. Pamiętajcie, że infolinia działa jeszcze przez jakiś czas po zakończeniu programu. Mamy nadzieję, że zdążycie kupić swoje urządzenie. Zostało 5 sztuk. Żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia. Joanna Gałka-Walczykiewicz i Marcin Gałka-Walczykiewicz. Spokojnej, rodzinnej niedzieli Wam życzymy. Do zobaczenia!